11 dzień grudnia 2016 roku. Witamy serdecznie w Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Jana Pawła II w Strachowicach, gdzie już za kilka chwil rozegrana zostanie gala finałowa Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule Oriental Rules. Dzisiejsza gala to crème de la crème, dopełnienie tego, co działo się wczoraj. Wczoraj mieliśmy okazję obserwować eliminacyjne pojedynki, dzisiaj do południa również. Tę galę finałową Mistrzostw Polski obserwować będziemy wspólnie z naszymi gośćmi. Jesteśmy oczywiście na antenie telewizji Fighttime.pl. Witam serdecznie pana Krzysztofa Kapronia, absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego, trenera boksu, instruktora kickboxingu, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Polski w kickboxingu, obecnie szkoleniowca warszawskiej AZS Politechniki, który dziś reprezentuje Polski Związek Kickboxingu. Witam serdecznie. Witam. Jest z nami także pan Marek Jasiński, szkoleniowiec, twórca sukcesów Dragona Starachowice. W dniu wczorajszym Marek Jasiński wywalczył złoty medal w kategorii 74 kg weteranów. Także po pierwsze serdeczne gratulacje panie Marku za ten sukces, kolejny w bogatej kolekcji. Dziękuję i witam wszystkich serdecznie. Może zacznę od pana Krzysztofa. Musimy przedstawić widzom, czym charakteryzuje się formuła Oriental Rules. Wiemy doskonale, że jest to jedna z najbardziej widowiskowych formuł w kickboxingu. No, oczywiście jedna z najbardziej widowiskowych, ale i również jedna z najbardziej wymagających. Tu w odróżnieniu od pozostałych formuł, gdzie walki w K1, low kicku czy full kontakcie są rundy są dwuminutowe, tu wśród seniorów mamy rundy trzyminutowe, no i zasadnicza różnica. Tu zawodnicy mogą walczyć w clinchu, używać technik Oriental Rules. Panie Krzysztofie, miał pan okazję obserwować wczorajsze, tak jak wspomniałem, pojedynki eliminacyjne i dzisiejsze. Dziś 11 walk, to będzie rzeczywiście taka wisienka na torcie podczas tych mistrzostw. No można powiedzieć, że te 11 walk w gali finałowej są to walki, które mam nadzieję będą na najwyższym poziomie. Ci zawodnicy gwarantują wielką widowiskowość tej gali. Wczoraj była krew, był pot, były łzy, ale też było niezwykłe wydarzenie. Paweł Michalak otrzymał nagrodę dzisiaj podczas tych dzisiejszej ceremonii zakończenia pierwszej części zawodów. Otrzymał nagrodę Fair Play. Reprezentant klubu Husaria Drutek Subs. Warto podkreślić także jego sportową postawę, bo to nie tylko kickboxerzy, fighterzy, to są nie tylko silni mężczyźni, silni faceci, ale też przede wszystkim ludzie o dobrym sercu. No zdecydowanie tak. Ja tylko może przybliżę, po prostu przeciwnik, z którym przegrał Paweł Michalak, spóźnił się na walkę. Była możliwość wygrania tej walki walkoverem przez Michalaka. On jednak nie przyjął tego, chciał walczyć, poczekał pół godziny, zawodnik się pojawił. No walka odbyła się, niestety ją przegrał. Dostał więc nagrodę Fair Play. No bardzo cieszymy się, że mamy takich zawodników. Myślę, że nie tylko on by tak postąpił, gdyby komuś się przydarzyła taka sytuacja. Jasne. Mistrzostwo Polski w kickboxingu formule Oriental Rules, tak już wspomniałem, po raz drugi goszczą w Starachowicach, w Grodzie nad Kamienną. To zasługa wielu sponsorów, wielu podmiotów, które zaangażowały się w organizację tej imprezy, ale to przede wszystkim zasługa Dragona i trenera Marka Jasińskiego, który jest z nami. Panie Marku, był stres, były pewnie nerwy, ale też w końcu udało się. Wiemy, że ta impreza, tak jak już wspomniałem, przejdzie do historii. Zapisze się pewnie złotymi zgłoskami po raz kolejny w dziejach tutaj świętokrzyskiego sportu. Tak, stres był i stres jeszcze trwa. Czeka nas tu gala finałowa. Dużo pracy musieliśmy włożyć w tą imprezę cały rok. Tu pracę właśnie, tak jak wspomniałeś, wiele jakby podmiotów się przyłączyło do naszej imprezy. Bez ich pomocy tej imprezy by nie było. I ja jestem szczęśliwy, że właśnie jest w naszym mieście z kim współpracować, że są chętni ludzie, żeby takie imprezy organizować. I myślę, że w następnym roku będziemy mieli kolejną edycję Oriental Rules Starachowice po raz trzeci. No właśnie, to pytanie do pana Krzysztofa, bo jest delegatem, jest reprezentantem Polskiego Związku Kickboxingu. Wiemy, że na stronie internetowej pojawił się już kalendarz, pojawił się harmonogram imprez. Jest w połowie grudnia ta impreza wpisana. Nie wiemy jeszcze gdzie, nie wiemy jeszcze kto będzie jej gospodarzem. Czy możemy dzisiaj już powiedzieć na 100%, czy niemal na 100%, że Starachowice po raz kolejny będą gospodarzem, będą organizatorem tych zawodów? Na pewno na 100% nie możemy powiedzieć, tak jak i w tamtym roku też nie mogliśmy stwierdzić na 100%, że będzie tutaj ta impreza. Kalendarz praktycznie w Polskim Związku Kickboxingu już jest ułożony na rok 2017,
ale to musimy poczekać do momentu, kiedy te imprezy będą przez zarząd PZKB przyznawane organizatorom, którzy oczywiście zgłoszą się, żeby organizować. Panie Marku, wspomniałem o tym sukcesie, o tym złotym medalu w kategorii 74 kg. Dzisiaj kolejne szanse medalowe, ale też kolejne sukcesy, bo mieliśmy okazję obserwować tutaj na ringu Filipa Zawodzkiego, mistrz świata juniorów z Irlandii, z Dublinu, wywalczył dzisiaj złoty medal, także dopisuje do swojej kolekcji kolejne złoto. No i tak jak wielu ekspertów, wielu kibiców wskazuje, podąża tą ścieżką, tą drogą wytyczoną przez Dawida Kasperskiego. Tak, zgadza się. Na tej gali dzisiejszej będziemy mogli po już kilku latach nieobecności Dawida w Starachowicach zobaczyć go na walce w tej gali finałowej, co też jest, myślę, że dużym wydarzeniem, żeby tej klasy zawodnik tutaj zawalczył na naszej gali. No właśnie, panowie, to będzie walka numer 9 w kategorii 86 kg seniorów. Oczywiście toczona na zasadach Oriental Rules. Przeciwnikiem Dawida Mateusz Rędowicz, Palestra Warszawa. Może pan Krzysztof tutaj zna doskonale to środowisko warszawskiego kickboxingu, warszawskich sportów walki. Przybliży charakterystykę tego przeciwnika i też wskaże kilku innych fighterów, którzy no, mogą tutaj skraść w show. No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ci zawodnicy są bardzo dobrze wyszkoleni i technicznie, bardzo dobrze przygotowani też kondycyjnie. I podejrzewam, znaczy spodziewam się walk o bardzo dużej intensywności, wysokim tempie po prostu. No i liczę na widowiskowość. No wśród pozostałych zawodników na pewno należałoby wymienić też Kalickiego i Kacieję. No cóż mogę powiedzieć, no czekamy na finały. Panie Marku, do pana pytanie, bo wiemy, że podczas tej gali finałowej będzie kilku reprezentantów. Jest Robert Siebyła, jest Ernest Kisiel i jest Adrian Gunia. Jaki dorobek będzie medalowy będzie pana satysfakcjonował? 3 złota. Skromnie powiem. 3 złota, czyli mierzymy oczywiście w najwyższy stopień podium. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że zawodnicy Dragona Starachowice spiszą się równie dobrze jak podczas ubiegłorocznych zawodów. No i ten sukces w postaci tych zawodów organizacyjny przerodzi się także w sukces sportowy. Tak, myślę, że tak będzie. Wszystkich zachęcam do oglądania i to te osoby, które mają możliwość przyjść tu na halę, zapraszamy, żeby na żywo śledzić, co się będzie działo od godziny 16. Panie Krzysztofie, jak zachęcimy jeszcze kibiców rzeczywiście, żeby śledzili naszą relację na tabletach, na smartfonach, na komputerach. Oczywiście miejmy nadzieję, że będzie to widowisko przednie, tak jak wspomniał, przede wszystkim, tak pan wspomniał, będzie jakość, będzie show. No, jak mogę zachęcić? Powiem tylko, że czeka nas tutaj jeszcze pewnego rodzaju niespodzianka ufundowana dla Marka, ale to dopiero zobaczymy to w trakcie. Śledźcie, oglądajcie nas, gwarantuję wiele pozytywnych emocji. Dziękujemy jeszcze raz, drodzy Państwo, byli z nami tutaj w studio pan Krzysztof Kaproń i Marek Jasiński. Zapraszamy na galę finałową, która już za kilka chwil rozpoczynamy pojedynkiem Patryka Wiścińskiego, reprezentanta klubu Berserkers Szczecin i Szymona Kukły, reprezentanta Legionu Głogów. To będzie walka w kategorii do 84 kg junior. Thank you.
Związek Kickboxingu, Klub Sportowy Dragon Starachowice, Gmina i Powiat Starachowice zapraszają. Teraz drugi w Starachowicach, konsultacja na najwyższym poziomie. Mistrzostwa Polski w kickboxingu, formuła Oriental Rules. 10 i 11 grudnia. Mistrzostwa wspierają poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Lipiec, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, starosta powiatu starachowickiego Dariusz Dąbrowski, prezydent miasta Starachowice Marek Materek. Na mistrzostwa zapraszają również gminy Brodry, Pawłów i Wąchock, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Starachowickie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Nasze Świętokrzyskie. Sponsorami imprezy są Lotto, Przedsiębiorstwo Wodociągu i Kanalizacji Starachowice, Centrum Maledia, Zakład Energetyki Cieplnej Starachowice, Autobox, Masters Fight, Equipment, Podlewnie Polskie S.A., Hotel Senator, MRT Polska, Margot Port, Piekarnia Zaczek, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Sieć King Helios, Sky Trans, Euromedia, Popstar, Agencja Reklamy Marecki Main, Nolitek Gerard, Verbonat, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Patroni Medialni, Telewizja Starachowice, Tygodnik Starachowicki, Gazeta Starachowicka, Echo Dnia, Radio Kielce, TVP3 Oddział Kielce, Wirtualne Starachowice, FightTime.pl oraz... Witamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie. .371 Dokładnie tyle dni minęło od ostatniej walki podczas rozegranej w 2015 roku Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule Oriental Rules. Drodzy Państwo, dziś jesteśmy ponownie w gościnnych progach Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Jana Pawła II, gdzie za kilka chwil będziemy świadkami gali finałowej Mistrzostw Polski w formule Oriental Rules seniorów i juniorów. A przyjemność i duże wyróżnienie będą mieli dla Państwa dzisiaj okazję pracować Grzegorz Brzesień i Rafał Roman. Witamy serdecznie raz jeszcze z Miejskiej Hali Sportowej. Drodzy Państwo, już za kilka chwil 11 interesujących pojedynków, których będziemy oczywiście świadkami na antenie telewizji FightTime.pl. Rozpoczynamy galę finałową starciem w kategorii do 75 kg juniorów. Będzie to walka pomiędzy Patrykiem Wiśniewskim, reprezentującym barwy klubu Berserkers Szczecin, i Szymonem Kukłą z Legionu Głogów, a w walce numer 2 Robert Siebyła, reprezentant starachowickiego Dragona, zmierzy się z Adamem Frydrychem z klubu Quest Bogdanka. Będzie to walka w kategorii do 60 kg juniorów. Tak jest dokładnie, natomiast teraz niespodzianka dla wszystkich obecnych gości, walka pokazowa przez najmłodszych fighterów Oliver Dominczak i Simone Cascarella. Ci dwaj młodzi fajterzy pokażą nam tajniki Muay Thai u nas w związku, w Polskim Związku Kickboxingu zwanego Oriental Rules. Grzegorz, mieliśmy okazję podczas studia przed galą rozmawiać na temat najważniejszych zasad, na temat najważniejszych informacji dotyczących formuły Oriental Rules. Doskonale orientujesz się w realiach tajskiego boksu, tej formuły. Oczywiście to są wschodnie sztuki walki, niezwykle widowiskowa, niezwykle interesująca formuła, odmiana kickboxingu. Drodzy Państwo, tak jest oczywiście. Oriental Rules z Polskim Związkiem Kickboxingu zdecydowanie jest to najtwardsza z formuł obok K1. Oczywiście formuła ringowa, wiadomo, w sporcie amatorskim, zachowując wszystkie formuły bezpieczeństwa w ochraniaczach. Natomiast walki zawodowe, które odbywają się w tych, że tak powiem, już formułach bez ochraniaczy, już najbardziej, że tak powiem, widowiskowe. Ja może przerwę tylko, drogi Rafale, bo tu już widzisz taniec Waikru, tak zwany. Jest to tradycyjny taniec, który właśnie wywodzi się z tych dalekowschodnich formuł walki. Tutaj młodzi zawodnicy właśnie witają się z ringiem, witają się wzajemnie, okazują sobie szacunek. Jest to naprawdę niesamowita rzecz, że już w tak najmłodszym wieku można coś takiego reprezentować i wierzę, że pokaz walki będzie równie wyśmienity jak ten taniec. Grzegorz, przede wszystkim dla tych dzieciaków, dla młodych fighterów, to jest zabawa, to jest dopiero początek przygody ze sportami walki. Wiemy, jak ona się kształtuje. Mamy przykłady tutaj wielu zawodników, również z Twojej stajni, bo drodzy Państwo, Grzegorz Wrzesień jest obecnie szkoleniowcem Sparty Dwikozy, prezesem
fundacji Iron Angels, która od kilkunastu miesięcy organizuje galę Angels of Glory. Grzegorz, twoi zawodnicy, jeśli możemy użyć takiego stwierdzenia, oczywiście reprezentują stajnie, walczą na zasadach Muay Thai, walczą w formułach Oriental Rules. Mieliśmy okazję już kilka miesięcy temu obserwować galę w hotelu Binkowskim w Kielcach, gdzie też był to prawdziwy pokaz mieszanych sztuk walki, bo tam nie były tylko pojedynki oczywiście w kickboxingu, ale także w K1, w MMA. Mieliśmy starcie w brazylijskim jiu-jitsu, także warto śledzić te pojedynki, warto, aby kibice, którzy interesowali się do tej pory sportami walki cały czas, tutaj pozostali z nami. Tak jest, oczywiście. Dla mnie jest to tym bardziej duży zaszczyt, że mam przyjemność komentować z sobą tą galę, ponieważ nawet z tego miejsca jako obserwator, promotor, już od najmłodszych lat mogę wychwytywać sobie talenty i wierzę, że być może któryś z tych młodych fighterów, którzy zaraz będą mieli tą walkę pokazową, kiedyś wystąpił mnie na gali. Powiedz mi na swoim przykładzie, jak trudna jest to walka, nie tylko w życiu, ale też poza tym ringiem, bo wielu młodych sportowców niechętnie garnie się do takich dyscyplin jak chociażby sporty walki. Rodzice tych dzieciaków zwracają uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo. Jak zachęcić tą młodzież? Drodzy Państwo, ja powiem krótko. To na pewno jest stereotyp. Sporty walki są wbrew pozorom. Każda jej forma uczy przede wszystkim wytrwałości, dążenia do celu i są jak najbardziej bezpieczne. To nie jest tak, że ktoś, kto trenuje sporty walki, zaraz to wykorzystuje na ulicy. To jest zupełnie odwrotna sytuacja, także ja naprawdę bardzo zachęcam. Jest naprawdę mnóstwo wyśmienitych klubów w Polsce, którzy osiągają niesamowite sukcesy na arenie międzynarodowej. Także naprawdę nawet na przykładzie tej walki, która za momencik będziemy jej świadkami, warto to obejrzeć, warto się temu przyjrzeć i zobaczyć, że od najmłodszych lat można się wyśmienicie bawić. Widzą Państwo, że zawodnicy są zabezpieczeni w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować jakiekolwiek możliwości nabawienia się kontuzji. Jak widzimy, dwójka reprezentantów Legiona Głogów, dosyć silny ośrodek, jeśli chodzi o sporty walki. Tak jest, oczywiście. Legion Głogów, no na pewno jeden z czołowych klubów w Polsce, zrzeszonych w Polskim Związku Kickboxingu. Oczywiście na czele z jego trenerem Maćkiem Dominczakiem, który również jest trenerem kadry polskiej K1 juniorów. O, widzimy tutaj bardzo ciekawe Simon Brzechwyt teraz zasował, przepraszam, to Oli. Tak, Oli. Zacięcie. Chłopaki znają się pewnie wyśmienicie z treningów klubowych, ale widzimy, że jednak ten pazur jest i każdy chce jak najlepiej się zaprezentować. Pięknie teraz obrotowy middle kick wyszedł tutaj. Simon pięknie prezentuje hard walki. No i troszeczkę może większe doświadczenie Oliego, które też myślę tutaj przyczyni się do werdyktu sędziów. Ja myślę, że po tych pierwszych fragmentach tego pojedynku możemy śmiało powiedzieć, że dwójka tych zawodników, których mamy okazję obserwować, no nie boi się presji, nie boi się jakiejś odpowiedzialności, wyszli do tej walki bez żadnych skrupułów. Tak jest, dokładnie, obyci są z ringiem, obyci są ze sportami walki, to jest naprawdę coś niesamowitego obserwować tego typu wydarzenie na żywo. Szanowni Państwo, wspomnieliśmy już o klubie Legion Głogów. Dziś podczas tej gali finałowej będziemy mieli okazję obserwować kilku reprezentantów tego klubu, podopieczni Macieja Dominczaka, tak jak już wspomniał Grzegorz. Wśród zawodników, którzy wystąpią dzisiaj na ringu w Starachowicach, zobaczymy m.in. Patrycję Kamińską i Mikołaja Kopaniszyna. Oczywiście Mikołaj Kopaniszyn w kategorii 67 kg juniorów. Jego rywalem będzie Patryk Kłak, reprezentujący barwy klubu KGHM Metrako Armia Polkowice. To walka numer 6. Tak, a jest. Za kilka chwil, drodzy Państwo, oczywiście oprócz tej walki pokazowej, tak już wspominałem, starcie numer 1. Patryk Wiśniewski, Berserkers Szczecin kontra Szymon Kukła, Legion Głogów. Berserkers Szczecin, to też ważny wątek. Warto wspomnieć o tym, że klub dosyć silnie stawia nie tylko na formuły orientalne, nie tylko na Muay Thai, ale przede wszystkim na MMA. Wielu zawodników wywodzi się z tego klubu, no i dziś walczy na galach konfrontacji sztuk walki. Tak jest, oczywiście. Ja podkreślę tylko jedno. Starachowice, naprawdę Szczecin, mnóstwo kilometrów do przejechania. Zawodnicy przyjechali, walczą, naprawdę bogata reprezentacja tego klubu. To tylko pokazuje właśnie poziom organizacji tej imprezy i zachęca nagrodami, miejscem i przede wszystkim niesamowitą atmosferą.
tego wydarzenia, że kluby przyjeżdżają tyle kilometrów, aby właśnie móc tutaj zaprezentować się przed strachowicką publicznością. Grzegorz, właściwie jest to jeden z ostatnich akcentów w tym roku, jeśli chodzi o kickboxing, o kalendarz Polskiego Związku Kickboxingu, tak więc warto pewnie było tutaj dotrzeć, tak jak już wspomniałeś, te kilkaset kilometrów, aby no, powalczyć, aby stanąć na najwyższym stopniu podium. Tak jest, drodzy Państwo, niestety rok kalendarzowy się kończy, wraz z nadejściem roku kalendarzowego, końca roku kalendarzowego kończy się również kalendarz startowy, natomiast z racji, że w 2017 roku w naszym państwie odbywa się World Games. Olimpiada Sportów Nieolimpijskich. Tak jest, Mistrzostwa Polski K1 i szereg imprez z kalendarza Polskiego Związku Kickboxingu przeniesione na pierwszą połowę roku, także czeka nas na pewno bardzo mocny start 2017. Grzegorz, wspomniałeś o imprezie, która odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu, zawody World Games, które już w przyszłym roku przed nami, ale warto wspomnieć o tym, że pojawiły się pomysły, aby kickboxing został wpisany do programu Igrzysk Olimpijskich. Jak sądzisz, na ile to jest realne, twoim zdaniem? Rafale, to jest temat rzeka, myślę, że tutaj nie będziemy się na tym rozwodzić, bo to nie o to chodzi, natomiast jak najbardziej kibicuję i dołożę wszelkich starań z mojej strony, ażeby właśnie tak się stało. Na ten moment przejdźmy może do werdyktu. Dwóch młodych fighterów, remis, oczywiście... Jakże sprawiedliwy remis, tak trzeba przyznać. Jeden i drugi. Wyśmienita sytuacja. Naprawdę pamiątkowe puchary. No wręcz Alicja się była, również zawodniczka czynnie startująca. W barwach Dragona Starachowice. Dokładnie, tak. To wielokrotna mistrzyni Polski, kadetów. Teraz przechodzi do wieku juniorskiego. Myślę, że na pewno też tam zawojuje i będzie zdobywała trofea dla Strachowicy. Myślę, że strachowiccy kibice trzymają za nim kciuki, bo to jest rzeczywiście dziewczyna, która w ostatnich miesiącach zrobiła naprawdę duży progres formy i jeśli oczywiście za 12 miesięcy Strachowice ponownie będą gospodarzem, będą organizatorem Mistrzostw Polski w kickboxingu Formule Oriental Rules, to najprawdopodobniej Alicja wystąpi przed własną publicznością. Tak jest, bardzo temu kibicuję, naprawdę Strachowice wpisały się już chyba na stałe w harmonogram, w kalendarz Polskiego Związku Kickboxingu jako organizator Oriental Rules. Ciężko, ciężko będzie komukolwiek przebić tą atmosferę i ten klimat, który jest tutaj stworzony. Drodzy Państwo, pełne trybuny, to na pewno kamery uchwycą, wyśmienici goście, śmietanka, elita. Creme de la creme. Tak jest. No i oczywiście sama organizacja, co tu dłużej, nic dodać, nic ująć. Drodzy Państwo, przedstawiliśmy już pierwszych fighterów, pierwszych zawodników, którzy lada moment pojawią się w ringu. Warto wspomnieć o tym, kto będzie odpowiadał oczywiście za tą opiekę sędziowską. Tak jako jest, sędzia główny. Na miejscu. Tak jest, sędziowie są na miejscu, pracowali w pocie czoła wczoraj, dziś podczas walk eliminacyjnych. I tak sędzią głównym dzisiejszych zawodów będzie pan Krzysztof Rzykliński, reprezentujący Piaseczno. Pomagać mu będą panowie Jarosław Sułkowski z Kielc, Andrzej Stachera z Piaseczna, Tomasz Bałdyga z Warszawy, Mirosław Kutyła z Ostrowca Świętokrzyskiego, pewnie doskonale tobie znany, Grzegorz. Oczywiście, Dariusz Matusiak z miejscowości Węgrów, no i delegatem Polskiego Związku Kickboxingu. Postać doskonale znana w warszawskim środowisku kickboxingu, pan Krzysztof Kaproń, delegat PZKB. Tak jest. Ja już kątem oka patrzę, zawodnicy już gotowi do wyjścia do pierwszego starcia. Mam nadzieję, że emocje, które będą nam towarzyszyły podczas dzisiejszej gali, będą na tyle wysokie, żeby chętnie wracać do tego miejsca i oglądać tego typu gale zawodowe. Drodzy Państwo, tak jak już wspominałem, walka numer jeden, narożnik czerwony, Patryk Wiśniewski, berserker z Szczecin, narożnik niebieski, Szymon Kukła, Legion Łogów. Będzie to starcie w kategorii do 75 kg w kategorii juniorów. W tym momencie wywołany do tablicy delegat Polskiego Związku Kickboxingu Krzysztof Kaproń i przedstawiamy właśnie w tym momencie skład sędziowski. Oficjalne przywitanie sprawiedliwych dzisiejszej gali. Grzegorz, powiedz szczerze, kto będzie twoim faworytem w tym pierwszym pojedynku, bo możemy już powoli wybiegać do tego, co za kilka chwil wydarzy się na ringu. Drodzy Państwo, faworytów dużo. Naprawdę ciężko określić walki na najwyższym poziomie. Niesamowite nazwiska w tym miejscu zrzeszyły się tutaj, że tak powiem, na tę galę. Także naprawdę zobaczymy, co pokaże. Ja na pewno kibicuję, mam kilka swoich faworytów. Oczywiście moich zawodników klubowych. No i oczywiście zawodników, którzy są, jeżeli mogę użyć tego sformułowania, w mojej stajni grupy zawodowej. Szanowni Państwo, Patryk Wiśniewski, reprezentant klubu Berserker z Szczecin,
wczoraj stoczył jeden pojedynek. Okazał się lepszy od Krzysztofa Mielczarka z klubu Opera Częstochowa. Natomiast jego rywal Szymon Kukła, reprezentujący barwy klubu Legion Głogów, pokonał Dawida Ducha z klubu Barbakan Kraków. Barbakan Kraków to także dosyć silny ośrodek, jeśli chodzi o tę część województwa małopolskiego. Drodzy Państwo, ja powiem w ten sposób. Naprawdę jest mnóstwo wyśmienitych klubów, którzy są producentami niesamowitych zawodników. Najlepszym tego dowodem jest efekt medalowy na Mistrzostwach Świata czy Europy, chociażby te, które odbywały się w tym roku, grad złotych medali, no i niesamowity sukces. Znaleźliśmy się na podium pod względem liczby zdobytych punktów i medali na ostatnich Mistrzostwach Europy. Grzegorz, wspomniałeś o Polakach, ale przede wszystkim nasi reprezentanci to nie tylko medaliści, to także zawodnicy, którzy wielokrotnie byli wyróżniani jako ci fajterzy MVP, najbardziej wartościowi zawodnicy wielu turniejów. Tak, dokładnie. Tutaj pasowałoby oczywiście zacząć od nazwiska numer jeden na tej gali, Dawid Kasperski, oczywiście rodowity mieszkaniec Starachowic. Wywodzący się z klubu Dragon Starachowice, zaczynał swoje pierwsze kroki pod okiem trenera Marka Jasińskiego. Oczywiście wyjechał na studia, w tym momencie zawodnik klubu Puncher Wrocław kontynuuje tą drogę, naprawdę, która, no, myślę, zaprowadzi go bardzo daleko. Ja myślę, że o Dawidzie będziemy jeszcze mieli okazję wielokrotnie rozmawiać podczas tej dzisiejszej gali. Dawid, tak jak już mówiłem, w pojedynku numer 9 w kategorii 86 kg seniorów zmierzy się z Mateuszem Rędowiczem z Palestry Warszawa. Tak jest. Będzie to na pewno jeden z ciekawszych pojedynków. Mam nadzieję, że będzie się odbywał na dystansie 3 rund, z racji tego, że będzie to na pewno widowisko, na które będzie można popatrzeć. Grzegorz, wczoraj Dawid Kasperski pokonał swojego rywala po drugiej rundzie. Właściwie już było wszystko jasne, kto będzie walczył o najwyższy stopień podium. Tak, dokładnie. Determinacja, umiejętności, wyszkolenie techniczne, niesamowita siła fizyczna i wytrzymałość. No jednak pokazały to, że to nie jest przypadek, dlaczego Dawid Kasperski uważany jest za numer jeden bez podziału na kategorie wagowe i biegowe w Polsce. Drodzy Państwo, ostatnie to finałowe odliczanie możemy już powoli rozpoczynać. Za chwilkę pojawią się w ringu Patryk Wiśniewski, Berserker z Szczecin i Szymon Kukła, Legion Głogów. Przypomnę, że będzie to walka w kategorii do 75 kg juniorów. Dobrze. Oczywiście formuła Oriental Rules. Tak jest. Ja tylko, Rafale, zwrócę uwagę, niesamowicie miłe uczucie, gdy trybuny pękają w szwach. Ja nie wiem, czy Państwo to widzą. To jest coś niesamowitego, że sporty walki zrzeszają coraz więcej fanów, coraz więcej kibiców, a na pewno co za tym idzie, coraz więcej zawodników czynnie startujących w zawodach. Ja myślę, że te zawody, podobnie jak w ubiegłym roku, będą magnesem, będą wydarzeniem, które ściągnie nie tylko na trybuny, ale przede wszystkim do hal, do gymów, gdzie sportowych. Młodzi fajterzy trenują, gdzie szkolą oczywiście swoje umiejętności. Tak jest. I drodzy Państwo, czas zacząć. Oczywiście krótka rozmowa i zaraz zaczynamy. Wszystkie zasady fair play muszą być zachowane. Pojedynek toczony na zasadach Oriental Rules. 3 rundy po 2 minuty. Tak jest. Wiek juniorski. Także oczywiście wszystkie ochraniacze zachowane, łącznie z ochraniaczem na kask. Raz jeszcze, drodzy Państwo, przypominamy. Czerwony narożnik Patryk Wiśniewski, narożnik niebieski Szymon Kukła. Patryk Wiśniewski startował w szczecińskiej lidze twardzieli, notowany oczywiście w czołówce rankingu amatorskiej ligi MMA. Tak, to będzie na pewno niesamowicie twardy pojedynek i myślę, że zrobi bardzo dobre wejście do tych, które będą taką wisienką na torcie, czyli walki wieczoru. Drodzy Państwo, Szymon Kukła, tak jak już wspominałem, Legion Głogów to uczestnik Mistrzostw Polski Muay Thai w 2016 roku, a rok wcześniej z powodzeniem startował podczas zawodów Pucharu Polski Muay Thai kadetów, czołowy fighter formuły Oriental Rules. W Polsce tak więc dwaj specjaliści, przede wszystkim od formuły Oriental Rules. Tak jest. Zawodnicy już prawie gotowi, ostatnie sprawdzenie suspensorii i ochraniaczy, jest wszystko ok u Patryka. W tym momencie Szymon zakładał będzie rękawice i już, drodzy Państwo, za minutkę zaczynamy. Zaczynamy, myślę, mocnym akcentem
Waga 75 kg, czyli pomimo tak młodego wieku już na pewno przysporzą nam chłopaki niesamowitych wrażeń w ringu. Sędziowie na miejscach, zawodnicy na miejscach. Jest doping. Słyszymy, przede wszystkim. Tak, doping, hala żyje, to się ceni. To dla zawodników jest niesamowita historia i niesamowite wyzwanie walczyć przed taką właśnie aktywną publicznością. Ja myślę, że to dla nich też wielkie przeżycie, bo mają już bogate tak doświadczenie, ale walczą rzeczywiście w miejscu wyjątkowym. Oj, to było na pewno niezamierzone, kopnięcie w krocze. Myślę, że to jest sekunda tylko. Oczywiście zasada fair play przeproszona. Sędzia musiał to wychwycić. Tak jest, tego się nie dało nie zauważyć, natomiast nie było to, myślę, na tyle groźne, żeby przerywać walkę. Tak jest, mocne wymiany bokserskie, piękny backfist. Tak, to będzie widać, to właśnie pokazuje, że będzie tutaj na pewno walka, która nie na darmo nazywa się twardą formułą Oriental Rules. No na razie Patryk Wiśniewski z klubu Berserker z Szczecin rozpoczął dobrze ten pojedynek. Tak. Teraz próbuje odpowiadać Szymon Kukła. Tutaj słyszymy aktywnie podpowiadającego Maćka Dominczaka. Trener oczywiście chce jak najlepiej dla swojego zawodnika. Jak on będzie się stosował do tych wskazówek, zobaczymy. No ta runda pewnie będzie to starcie takie badawcze. Obaj fighterzy muszą sprawdzić, w jakiej są dyspozycji. Obaj, tak już wspominałem, walczyli, mają już po jednym pojedynku. Aj, piękny, lewy, prosty. Coś niesamowitego. Oczywiście zawodnik przychodzi do klinczu. Myślę, że troszeczkę zachwiały się nogi. To tutaj pięknie. Backfist ponowiony, przyjęty na gardę. Tu się nic nie dzieje. Bardzo efektowne uderzenie pięścią po obrocie. Natomiast myślę, że wyszkolenie tutaj zawodnika z Legiona Głogów pozwoliło na wychwycenie tego uderzenia i nie pozwolenie sobie zrobienia krzywdy. No i drodzy Państwo, pewnie zwróciliście uwagę i słyszeliście, jak zerwał się doping kibiców ze Szczecina, tak więc nawet te kilkaset kilometrów nie było przeszkodą dla ludzi, którzy dotarli do Ogrodu nad Kamienną. Jest delegacja kibiców, także jak najbardziej doping z dwóch stron słychać wyśmienicie. Patryk będzie mógł liczyć na wsparcie, no zobaczymy, czy to wsparcie z trybun przełoży się na ring. Ostatnie 10 sekund, słyszymy, sędzia czasowy daje znak. Teraz powinni zawodnicy przyspieszyć troszeczkę, aby zaakcentować tą rundę, aby na papierach sędziowskich to ich, że tak powiem, narożnik był zwycięski. No i drodzy Państwo, zakończyła się pierwsza odsłona pojedynku. Przypomnę, kategoria 75 kg juniorów, formuła Oriental Rules. Patryk Wiśniewski, klub Berserkers Szczecin, narożnik czerwony i narożnik niebieski. Szymon Kukła, Legion Głogów. Widzimy, jak zawodnicy ciężko łapią oddech. Myślę, że to jest spowodowane nie tylko atmosferą, która jest w hali, ale również i oczywiście zmęczeniem. Dają z siebie 100%. Wiadomo, stawka niebywała. Mistrzostwo Polski, Oriental Rules. Oczywiście złoty medal mistrzostw Polski. Przegrany będzie musiał zadowolić się tylko srebrem. Ale czy tylko srebrem? Bo sam awans. Kwestia dyskusyjna. Oczywiście no samo wejście do ringu to naprawdę pokazanie charakteru i twardości swojej sylwetki. No i znalezienie się w czołówce krajowej w tej kategorii. Tak jest. I zaczynamy drugą rundę. Piękna tutaj taka próba wejścia supermanem. Ona po części doszła przez gardę Szymona. Jeszcze kolejne ostrzeżenie. Cios poniżej pasa. Tam oczywiście jest suspensor, także myślę, że nic wielkiego się nie dzieje. Natomiast to kopnięcie rzeczywiście jest sprawą dyskusyjną, czy rzeczywiście było w krocze, ale sędzia jest na miejscu, on widzi najlepiej, także już wznawiamy pojedynek. No ja myślę, że przy końcowym werdykcie sędziowie będą musieli zwrócić na to uwagę. Tak jest. Widzimy teraz element, który w szczególności odróżnia Oriental Rules od typowego K1, czyli śmiertelnie niebezpieczne uderzenia łokciami od góry na głowę. Dobrze, że są ochraniacze na łokcie, dobrze, że są ochraniacze na głowę. Na pewno to zapobiegnie zbędnym kontuzjom. No właśnie, warto też wspomnieć, że w formule Oriental Rules dozwolone jest zadawanie ciosów w klinczach.
Tak, oczywiście i to mało, że kolanami, to jeszcze i łokcie. Te łokcie są naprawdę bardzo niebezpieczną bronią i zawodnik, który trenuje typowo Oriental Rules, wyśmienicie tę broń wykorzystuje. Teraz widzimy wymianę na długie, proste. Jeden i drugi zawodnik, znowuż backfist. Myślę, że tutaj Patryk Wiśniewski zaczyna przeważać powoli w tym pojedynku. No, musi sędzia zwrócić uwagę. Tak, jeszcze latające kolano tutaj, które niestety nie doszło do głowy Szymona, ale myślę, że to tylko właśnie low kick przyjęty. Tak, troszeczkę to już zaczyna zawodnikowi z Głogowa brakować prądu. Myślę, że to zaraz. O kilka chwil temu byliśmy świadkami akcji, w której Patryk Wiśniewski próbował ściągać głowę i zadać taki chyba wyprowadzić cios kolanem, który miałby zakończyć ten pojedynek przed czasem. Tak, ale Szymon się z tym bardzo szybko połapał i wyszedł bez tego, z tej opresji, bez szwanku. I końcówka rundy, 10 sekund. Tu widzimy atak kolanami w klinczu. Zawodnicy mocno zmęczeni. Myślę, że już nie dojdzie do pojedynku. Tak no jest. No i drodzy Państwo, druga runda za nami. Przed nami starcie numer 3. Grzegorz, możemy powoli pospekulować. Jak sądzisz, ten pojedynek zakończy się wcześniej? Czy jednak... Wydaje mi się, że nie. Jeden i drugi zawodnik, naprawdę najwyższa półka. Myślę, że jeden i drugi słusznie dotarł do finału Mistrzostw Polski Oriental Rules. Wydaje mi się, że pojedynek będzie toczony na dystansie 3 rund i zadecydują nasi sprawiedliwi, czyli sędziowie. No i zobaczymy, drodzy Państwo, za około 3 minuty przekonamy się, kto sięgnie po złoty medal. Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule Oriental Rules. Dla nas to tylko 3 minuty. Myślę, że dla zawodników w tym momencie jest to naprawdę długi okres czasu. Oczywiście nie można wykluczyć tutaj wcześniejszego zakończenia, bo wiadomo, że w twardych formułach jest to jak najbardziej realne i co niejednokrotnie widzieliśmy podczas toczonych wcześniejszych walk, może mieć taka sytuacja miejsce. I trzecia runda. No i rozpoczęło się, drodzy Państwo, ostatnie starcie tego pojedynku. No i w ofensywie ponownie Patryk Wiśniewski, Berserkers Szczecin. Tak, teraz było ewidentne kopnięcie w krocze. Jest gotowy, pokazuje Patryk, że może kontynuować ten pojedynek. Tu się zakończy to ostrzeżeniem, tak mi się wydaje, to już któryś raz z rzędu. Także na pewno gwarantuję Państwu, że to nie jest celowe i zamierzone. W ferworze walki po prostu zawodnicy, czasami zdarzy się cios, który jest skierowany poniżej pasa. No i Szymon kukła na deskach, ale nie było to spowodowane ciosem, tylko bardziej takim mocnym pociągnięciem w wykonaniu Patryka Wiśniewskiego. Tak jest, niezbyt czyste obalenie. Oczywiście myślę, że to nie będzie punktowane. Natomiast sędzia oczywiście podnosi pojedynek i już walczymy dalej. Tak, tutaj już rzeczywiście zawodnik Patryk Wiśniewski z czerwonego narożnika zaznaczył, zaakcentował swoją przewagę. Wydaje mi się, tak, tutaj sędzia Sułkowski, jak najbardziej prawidłowa decyzja, nie było tam kopnięcia poniżej pasa. Ale widać, że Szymon jest gotowy, nadal będzie... Będzie walczył, to twardy zawodnik, nieustępliwy, także na pewno będzie chciał jeszcze spróbować tutaj odebrać to zwycięstwo. Myślę, że lada moment będzie chciał postawić wszystko na jedną kartę po to, aby wyrwać to zwycięstwo Patrykowi Wiśniewskiemu. Wydaje mi się, że nie ma nic do stracenia. Chyba na kartach u sędziów przegrywa ten pojedynek, bo wydaje mi się, że Patryk Wiśniewski jest bliżej, no jednak tego najwyższego stopnia podium. Tak. Czas biegnie nieubłagalnie. Każda sekunda, no niestety przybliża tutaj Patryka Wiśniewskiego do tego. Piękne kolano jeszcze teraz. Oj, mała awaria. Głowa za linami. Niebezpieczna sytuacja. Już opanowana. Była możliwość fajnego przechwytu, spróbowania obalenia tak zwanym wycięciem zawodnika. Niestety już chyba troszeczkę przysłowiowego prądu brakuje Szymonowi. Brakuje paliwa w baku. Tak jest. Już jadą obaj na oparach. Jest clinch. I końcówka. Drodzy Państwo, myślę, że tutaj sędziowie nie będą mieli problemu z werdyktem. No jak dla mnie, drodzy Państwo, złoty medal
najprawdopodobniej pojedzie do Szczecina. Oczywiście nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, to nie nasza sytuacja, żeby tutaj, nie nasze możliwości, żeby decydować. Natomiast jak najbardziej wszystko wskazuje na to, że złoto jedzie do Szczecina. No i drodzy Państwo, za kilka chwil przekonamy się, który z fighterów, który z zawodników zostanie mistrzem Polski. Przypomnę, był to pojedynek w kategorii do 75 kg juniorów, formuła Oriental Rules. Patryk Wiśniewski kontra Szymon Kukła. Karty sędziowskie już u sędziego głównego. Za momencik wszystko się okaże. Nasze przypuszczenia stały się rzeczywistością. Oczywiście nie mogło być inaczej. Patryk Wiśniewski, złotym medalistą Mistrzostw Polski Oriental Rules Starachowice 2016. Drodzy Państwo, już w ringu pojawia się pan Krzysztof Kaproń, delegat Polskiego Związku Kickboxingu, który lada moment będzie wręczał pamiątkowe medale. No i ten okazały puchar trafi do Patryka Wiśniewskiego. Oczywiście nie można odbierać tutaj zasług w tym pojedynku Szymonowi, który postawił dosyć wysoko poprzeczkę. Także on również zasługuje na wicemistrzostwo Oriental Rules. Ale trzeba przyznać, że ten pierwszy pojedynek w gali finałowej mógł się podobać. Kibice mogą być zadowoleni. Fajne otwarcie, mocne rzeczywiście, z wieloma ofensywnymi akcjami. No ale wiadomo, to są mistrzostwa. Musieliśmy wyłonić zwycięzcę. Ktoś musiał być pokonany, tak więc... Zwycięzca jest tylko jeden, rzadko się zdarza remis, także tym razem lepszy okazał się Patryk Wiśniewski. Widać uśmiech na twarzy Patryka Wiśniewskiego, jeszcze pamiątkowe zdjęcia. Chwila jest... dla fotoreporterów. Tak jest z nami pani wojewoda świętokrzyski, Agata Wojtyszek i pan Krzysztof Kaproń, reprezentujący Polski Związek Kickboxingu. Sędzia ringowy Mirosław Kutyła, już przy zawodniku narożnika czerwonego. Marek Jasiński zakłada rękawice i w tym momencie... Zawodnik narożnika niebieskiego Adam Frydrych z trenerem Słowikowskim Arturem, który również będzie robił wszystko, ażeby to jego zawodnik wywiózł to cenne trofeum do Bogdanki. Wracając jeszcze do Roberta Siebyły, mimo młodego wieku, to naprawdę doświadczony zawodnik, bo ma na swoim koncie także brązowy medal Mistrzostw Europy i Świata za sobą, tak już wspominałem, pierwszą walkę. Jeśli chodzi o zawodowe pojedynki, zdobył także srebrny medal podczas Pucharu Europy w AKO. Te zawody odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Walczył z Ukraińcem. Robert wygrał swój pojedynek. No i dzięki temu sięgnął po medal tych zawodów. Tak. I zaczynamy. Pierwsza runda. Poszli. O, widzę tutaj zawodnik z Bogdanki. Na pewno będzie chciał to szybko rozstrzygnąć. Natomiast Robert na pewno tanio nie sprzeda skóry. Widzimy klincz, już inna sposób prowadzenia tego pojedynku. Widzimy od samego początku mocny klincz. Tutaj Robert pięknie ściągał głowę zawodnika na kolano. Ale jeszcze wcześniej też próbował odpowiadać kolanem, tak więc no tak, zapowiada się naprawdę na interesujące widowisko. Lżejsza kategoria wagowa, bardzo widowiskowe kopnięcia, middle. Widzimy tutaj Robert wyśmienicie przygotował się do tej walki, odrobił lekcję, punktuje w tym momencie. W zdecydowany sposób pokazuje sędziom, że to on zasługuje na ten tytuł. Idzie do przodu, nie boi się. O tak, to się może podobać. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na szybkość obu zawodników, bo obaj, no, widzę, że wrzucili ten trzeci, chyba czwarty bieg. Za chwilę będzie tak piątka. Tutaj zawodnik Questu Bogdanka zastosował przechwyt. Niestety nie udało się obalić Roberta, także nie ma punktu. Wyśmienite kombinacje, akcje złożone, nie ma pojedynczych uderzeń. Zawodnicy idą na całość. Sędzia przerywa pojedynek i już wznowiony walczymy. Tak, tutaj reguła, że zawodnicy w pierwszej rundzie badają się nawzajem, a żeby można było w drugiej wyjść już z jakimś gameplanem. Daje w łeb niestety, tu widzimy od początkowych sekund pojedynku. Wszystko postawione na jedną kartę, twarde wymiany, kolana, łokcie, ciężki klincz, to naprawdę się może podobać. Robert już wielokrotnie podczas swoich pojedynków udowadniał, że śmiało można na niego stawiać spore pieniądze. Myślę, że w tym starciu będzie podobnie.
No i byłoby dobrze, żeby ta strachowicka publiczność też w końcu ożywiła się przy pojedynku, w końcu walczy zawodnik ze Starachowic. Tak jest, koniec pierwszej rundy, drodzy Państwo, ciężko tutaj wskazać, kto ją zwyciężył. Nie chciałbym być teraz w skórze składu sędziowskiego, ponieważ to są pojedynki bardzo wyrównane i tutaj ciężko, że tak powiem, jednoznaczny sposób stwierdzić, kto był lepszy. Decydują detale, jak zwykle w takich starciach. Zobaczymy, drodzy Państwo, w drugiej rundzie, który... Zachowa więcej sił. Tak, który z fighterów zachowa więcej sił i który, tak jak wspominałeś, Grzegorzu, będzie miał lepszy pomysł, lepszą taktykę na to, aby przede wszystkim wyjść zwycięsko z tego starcia. W tym momencie, moim skromnym zdaniem, prowadzi delikatnie Robert Siebyła, natomiast nie było to aż tak znaczące, że tak powiem, podkreślenie swojej przewagi. Także tutaj zawodnicy łapią oddech, dużo spokojniejszy Robert patrzy na jego twarz, oddycha głęboko, spokojnie, jednak widzę, że tutaj Adaś jest bardziej zmęczony. Ale przede wszystkim też skoncentrowany, wie... Po co tu przyjechał. Po co tu przyjechał i wie, jaka jest stawka tego pojedynku. Zwycięzca, przypomnijmy, sięgnie po tytuł Mistrza Polski kickboxingu. Tak, tu już zawodnicy, widzimy w klinczu, próbują obaleń, jeden i drugi. Na przemian, atakuje kolanami. Twardy, twardy pojedynek, drodzy Państwo. To naprawdę już widzimy, że jest to finał Mistrzostw Polski. Nie ma półśrodków. Poprzeczka zawieszona wysoko. I walka o złoto. Tu widzimy, jak impulsywnie reaguje trener Marek Jasiński z narożnika. Walka toczy się przy jego narożniku, więc zawodnik na pewno słyszy te jego wskazówki. Ale nie zostaje mu dłużny trener Artur Słowikowski. On również tutaj podpowiada, jakich technik stosować i jak spróbować unieszkodliwić skuteczne ataki Roberta Siebyły. No i przed chwilą obaj wylądowali na deskach, ale to też nie było tutaj ciosu. Oj, bardzo niebezpieczne kolano teraz na głowę Roberta. Na szczęście nic się nie stało. Robert skupiony teraz w defensywie. Musi przetrzymać, musi sklinczować. Ładnie wyszedł z narożnika, odwrócił się. Jego środek ringu. Aj, piękny middle kick weszedł pod łokieć Roberta Siebyły. To na pewno był widoczny punkt na kartach sędziowskich. Już końcówka tej drugiej odsłony. No i ponownie Robert na deskach. Z perspektywy sędziowskiej będzie to chyba punktowane. Trener Adama Frydrycha krzyczy cały czas, wjeżdżaj, wjeżdżaj. Wie doskonale, że bliżej zwycięstwa jego podopieczny. Piękne wycięcie w tym momencie. No widzę, że tutaj Adam zaznaczył jednak przewagę w tej drugiej rundzie. Choć ten high kick w ostatnich sekundach był zapunktowany i trafił w cel, czyli głowę Adama, ale w dalszym ciągu nie jest jasna sytuacja, kto będzie tegorocznym mistrzem Polski w kategorii 60 kg. No i z perspektywy Roberta i jego trenera, trenera Marka Jasińskiego, dobrze, że Robert w tym właściwie ostatniej chwili, w ostatniej sekundzie tej drugiej rundy odpowiedział. Wyrwał się z tym high kickiem, naprawdę pokazał, że to on ma więcej sił w końcówce rundy. Chociaż teraz widzimy mocno, mocno zmęczony Robert. Naprawdę widać, że daje z siebie 100% po to, ażeby ten tytuł został w Starachowicach. Drodzy Państwo, Robert ma już na koncie także srebro wywalczone podczas Mistrzostw Polski w formule low kick. Było to w Ożarowie Mazowieckim. Robert walczył w kategorii 60 kg, awansował do finału, a tam zmierzył się z Damianem Wawrzyniakiem, reprezentującym barwy klubu Armia Polkowice. No i przegrał ten pojedynek, a tym samym zakończył rywalizację podczas krajowego czempionatu ze srebrnym medalem. Trzecia, ostatnia runda, czas, walcz! W tym momencie Mirosław Kutyła, sędzia ringowy, zaczyna trzecią decydującą rundę. Kto okaże się lepszy, tego jeszcze nie wiemy, naprawdę ciężko jest stwierdzić. Pojedynek bardzo wyrównany, bardzo twardy, może się podobać publiczności, która naprawdę bardzo żywiołowo reaguje na każdą akcję, którą prezentują zawodnicy. No jak obserwowaliśmy, tak z minuty na minutę coraz więcej kibiców pojawiło się w miejskiej hali sportowej. Myślę, że wszyscy oczekują tutaj zwycięstw. Przede wszystkim zawodników pochodzących stąd, z Grodu nad Kamienną. Drodzy Państwo, miejsc siedzących nie ma.
Niech żałują ci, którzy nie mogli tutaj dotrzeć. Natomiast ci, którzy śledzą poczynania, które dzieją się na ringu na stacji fighttime.pl, naprawdę myślę, że nie będą tutaj mówili, że jest to zmarnowany czas, ponieważ akcje, które tutaj są prezentowane na najwyższym światowym poziomie. No i musiał wkroczyć do akcji sędzia. Widzimy. Robert zwraca uwagę na kask. Tak, sędzia nie dostał. Sundą się na oczy, nie widzi tego sędzia. Nie widzi. Widzę tutaj lekkie podbicie oka też ze strony Roberta. Teraz przerwał ten pojedynek. Tak, będzie musiał Piotrek Cieśla tutaj interweniować. Adam, narożnik neutralny, biały. Tu słyszymy bardzo impulsowo Artur Słowikowski, ostatnie wskazówki dla swojego fightera. Widzimy teraz puchło oko Roberta, ale nie daje za wygraną, na pewno nie odda tego tytułu bez walki. No ja myślę, że Robert, jeśli oczywiście będzie miał siłę, aby kończyć ten pojedynek, to poszuka tego decydującego ciosu. Tak, to w tym. Teraz słyszymy, jak zmaga się doping. Atmosfera jeszcze bardziej gorąca. No drodzy Państwo, słyszycie to pewnie sami. Coś niesamowitego. Ale widać, że obaj rzeczywiście zmęczeni potwornie. Ostatnie próby. Jest cały czas klincz, są łokcie. Czy zdąży jeszcze któryś z zawodników zadać ostatnie uderzenie? Czy już gong przerwie ten pojedynek? Jeszcze w natarciu. Adaś i koniec. W tym momencie kończymy pojedynek. Widzimy wielki szacunek do siebie zawodnicy wykazują. Nie wiem, Rafale, nie chcę spekulować. Drodzy Państwo, na pewno będzie to twardy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o werdykt. Sędziowie nie będą mieli łatwego zadania. Przypomnijmy, było to starcie w kategorii do 60 kg juniorów. Robert Sibyła kontra Adam Frydrych, reprezentujący klub Quest. Bogdanka, za chwilę poznamy złotego medalistę Mistrzostw Polski w kickboxingu. Tak jest. Robert, delikatne podbicie oka. Myślę, że to w świecie fightera nic groźnego. Chleb powszedni. Dokładnie, to nie jest nic wielkiego. Widzimy natomiast, że zawodnicy bardzo zmęczeni, ale klepią się po plecach. Wzajemny szacunek to jest właśnie to, co odróżnia sporty walki od pozostałych dyscyplin sportu. Tu nie ma zawiści, tu wszystko wyjaśnia się na ringu. No właśnie, drodzy Państwo, posłuchajmy. Ostatnia chwila napięcia. Sędzia Żychliński już wie. Obręczenie nagrody i puchar. Ze względu na to, że Robert pochodzi z gminy Brody, poproszę panią wójt gminy Brody, Marzenę Bernat. Pani wójt, zapraszam do ringu. No i drodzy Państwo, jest z nami pani Marzena Bernat, wójt gminy Brody. Gmina Brody jest jednym z partnerów dzisiejszych mistrzostw. A jednak, drodzy Państwo, Robert Sibyła złotym medalistą Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule Oriental Rules. Pokonany Adam Frydrych, no tak. Będzie musiał zadowolić się srebrem. Drodzy Państwo, to jest na pewno też duży wyczyn. Zadowolenie publiczności, zadowolenie Roberta. Tak jest. Pani wójt gminy Brody, pani Marzena Bernat uniosła rękę w geście triumfu Roberta. Drogi Rafale, myślę, że tutaj warto wspomnieć o tym, że na pewno władze okolicznych gmin, jak i oczywiście gmina Starachowice i starostwo Starachowic przyczyniły się na pewno do tego, że jest to naprawdę impreza na tak wysokim poziomie. Naprawdę, drodzy Państwo, miło współpracować z takimi włodarzami miast. Trzeba podkreślić, że po raz kolejny, bo po raz drugi Starachowice goszczą najlepszych fighterów w Mistrzostwach Polski w formule Oriental Rules i gmina Brody, podobnie zresztą jak w ubiegłym roku, także jest jednym z partnerów tych zawodów. To bardzo cieszy i jeżeli szukają nas jakieś władze, bardzo prosimy brać przykład. Warto dodać, że Janusz Janowski ma bogate doświadczenie szkoleniowe. Prowadził oczywiście kadrę biało-czerwonych. Prowadził kadrę biało-czerwonych, uczył się od najlepszych w Tajlandii, wielokrotnie tam przebywał i wielokrotnie przywoził właśnie te tajniki tej dalekowschodniej formuły i przenosił to na ringi do Polski. Szanowni Państwo, Adam Gielata to mistrz Europy juniorów, reprezentant klubu UKS
Puncher Wrocław pokonał podczas walk eliminacyjnych Krzysztofa Pyrkę, reprezentanta klubu Palestra Warszawa, i rozprawił się w drugim pojedynku z Krystianem Saneckim, reprezentantem Akademii Muay Thai Kielce. Także jest przetarty, już gotowy do walki, widzimy. Zakładamy kaski, ochraniacze już sprawdzone. Myślę, że to będzie pojedynek, który na pewno będzie twardy. Jeden i drugi będzie walczył do końca. Szymon zapowiedział na profilach społecznościowych, że nie przyjechał tutaj tylko po to, aby wyjść jako przeciwnik Adama, ale aby wyjść i postawić mu bardzo wysoką poprzeczkę. No właśnie, warto też podkreślić, że jest to pierwszy pojedynek podczas dzisiejszej gali, pojedynek w kategorii seniorów. Tak. Obydwaj zawodnicy młodzi, ale niezwykle doświadczeni. Naprawdę jestem niezmiernie ciekawy tutaj, jak zaprezentuje się pretendent, jeżeli można użyć takiego sformułowania, Szymon Salachna. Przypomnijmy, Szymon Salachna, narożnik czerwony, jego rywal Adam Gielata, narożnik niebieski. I zaczynamy. Drodzy Państwo, to będzie twardy pojedynek. Tak, Adam zaczyna od kopnięcia middle. Nie dostaje mu dłużny tutaj Szymon. Szymon delikatnie bada. Idzie prostymi, mocnymi ciosami, wchodzi w zawodnika. Niestety Adaś nic sobie z tego nie robi. Jego doświadczenie tutaj jednak pokazuje, że bardzo piękne przyjęcie tego high kicka przez Szymona. To mogło się podobać, szkoda, że nie było skontrowane. Ale Grzegorz zwrócił uwagę, że zabrakło takiego ponowienia po tej akcji, bo poszedł do przodu i wydawało się, że jednak będzie kontynuował tą serię ciosów, jednak wycofał się. Tak jest, czasami to lepiej widać. Niestety z naszej perspektywy zawodnicy myślą troszeczkę inaczej, ale niech mi Państwo powie, że nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, to nie było z akcji. Próba low kicka. No tutaj myślę znaczącą przewagę Adaś ma również wzrostu, co ułatwia mu troszeczkę dochodzenia tymi jeszcze prostymi. Raz. Natomiast tutaj ma go. Proszę Państwa, niespodzianka może być faktem. Ale nie klinczuje, zwróć uwagę wszystko, rzeczywiście, że... Daje wszystko na jedną kartę. Widzę, teraz Adaś łokciem zaskoczył troszeczkę Szymona, ale naprawdę jeden i drugi zawodnik, widzimy, idzie na wymianę. Nie daje za wyganą Szymon. Tak jak mówiłem, jest to twarda szkoła. Trener Agnieszki, oj! Oj, doszedł ten high kick. Doszedł ten high kick, długi szczękę. Zawodnik leży, tutaj jednak nie. Drodzy Państwo, to jest koniec. Naprawdę niespodzianka, była bardzo blisko, bardzo blisko. Niesamowicie twardy pojedynek, jednak przewaga wzrostu. Gdzieś ta noga trafiła w szczękę Simona. No i niestety... Nałożyły się siły, Grzegorz. Zawodnik musiał uznać wyższość swojego. Tak, chce walczyć, zdziwiony. Niestety tutaj sędzia był na miejscu. Myślę, że jak najbardziej prawidłowa decyzja. Niebezpieczny był ten high kick, rzeczywiście. Tak. Z tej perspektywy widzę, zawodnik do końca nie wie jeszcze, w którym jest miejscu. Także jak najbardziej tutaj prawidłowa decyzja sędziego. Mamy knockout. Niespodzianka była, wisiała w powietrzu. Mogło się to podobać. Jednak myślę, że tutaj doświadczenie Adama troszeczkę przeważyło nad tym, że Szymon musi w dniu dzisiejszym uznać przewagę swojego oponenta. Szymon Salachna, reprezentant klubu Beskid Dragon Bielsko-Biała, kończy Mistrzostwa Polski Kickboxingu w formule Oriental Rules na drugim stopniu podium. Natomiast zwycięzcą tego starcia Adam Gielata, UKS Puncher Wrocław. Wspominałem o tej sile, że nałożyła się już właściwie jedna na drugą. Wydawało się w pewnym momencie tego pojedynku, że Szymon jednak jest bliżej. Złapał już rywala. Nie przerywał tej akcji. Miał wytrzymałość. No, wielka szkoda, że tak się skończyło. Naprawdę wielki szacunek dla Szymona. Przyjechał, reprezentuje godnie barwy klubu Beskid Dragon Bielsko-Biała. No szkoda, no cóż, taki jest sport. Ktoś musi wygrać, żeby ktoś mógł przegrać. I odwrotna sytuacja, ktoś przegrał, żeby ktoś mógł wywieźć tytuł mistrza Polski Oriental Rules. Drodzy Państwo, proste zasady, ale jakże skuteczne. Na ringu już mamy przedstawicielkę następnej gminy, która wspomaga te zawody. Jest z nami pani wicestarosta, pani Agata Gałka-Bernacka. Wręcza pamiątkowe medale wspólnie z panem Krzysztofem Kaproniem, reprezentującym Polski Związek Kickboxingu. Tu widzimy jeszcze jedna miła niespodzianka.
najlepszy zawodnik w kategorii senior. Tak uznali to w tym momencie. Wielkie, zasłużone brawa. Podwójnie szczęśliwy Adam Gielata. Ogromny szacunek dla jednego i drugiego fightera. Wobec siebie również. Chłopaki przybili piątki. Myślę, że w tym momencie już nie ma żaden do drugiego urazu. Naprawdę, no taki jest sport, takie zasady. Szkoda, szkoda, Rafale, bo myślę, że tutaj każda minuta tego pojedynku byłaby tylko i wyłącznie coraz lepsza. No właśnie, ale Szymon Salachna musiał pogodzić się z takim werdyktem. Ja myślę, że jeszcze będzie musiało mu zająć kilka minut, żeby dotarł do siebie i żeby przede wszystkim no, mógł spokojnie ochłonąć po tym, co stało się w ringu. Oprócz tych sukcesów, których wspominałem, Przemka Kaciei na koncie jest także brąz mistrzostw Polski w low kicku seniorów. Zawody odbyły się w Bełchatowie w 2014 roku i brązowy medal mistrzostw Polski Muay Thai w miejscowości Pomiechówek, a ta impreza odbyła się w 2013 roku. Aleksander Kaliski kontra Przemysław Kacieja. To starcie już za chwilę. Sędzią prowadzącym ten pojedynek sędzia Tomasz Bałdyga, gotowy już do zaczęcia, aby poprowadzić tą walkę, ten bój o złoty medal Mistrzostw Polski. Jeszcze ostatnie wskazówki, ostatnie przygotowanie Przemka Kaciei. Obaj zbliżają się już do środka ringu. Przywitanie, ostatnie wskazówki od arbitra tego starcia i będziemy mogli zaczynać pojedynek w kategorii do 63,5 kg seniorów. Przypomnijmy, narożnik czerwony Aleksander Kalicki. I walczymy. Narożnik niebieski Przemysław Kacieja. Piękny teraz sierpowy. Wszedł na głowę Przemka Kaciei. Trzyma mocno. Mocny klincz, próba kolan. Jeden i drugi. Nie daje za wygraną. Sędzia Tomasz przerywa pojedynek i wznawia go w środkowej części ringu. A w tle oczywiście orientalna muzyka. Nie mogło jej zabraknąć przed rokiem. Jest i w tej chwili. Tu próba zaskoczenia takim wycięciem na nogę zakroczną. Na pewno to byłoby bardzo efektowne, gdyby weszło, gdyby się udało tą technikę wykonać zawodnikowi z narożnika czerwonego. Tak, tu jest komenda break. Tu troszkę więcej klinczu, tu troszkę więcej kolan. Teraz piękna technika bokserska w wykonaniu Olka Kalickiego. I już przechodzi do klinczu i wyprowadzania tych jakże niebezpiecznych kolan. Ale na razie mało ciosów. Zwróćmy uwagę, że ta pierwsza odsłona to przede wszystkim klincz z jednej i z drugiej strony dopiero teraz. Miejmy nadzieję, że ta walka, ten pojedynek się ożywi troszeczkę. Będzie na pewno wraz z upływającym czasem zmarzał się doping i na pewno wraz biegającym czasem będzie coraz więcej ataków, tak aby udowodnić, że jest się w lepszej formie, w lepszym przygotowaniu. Tak, tutaj próba łokci widzieliśmy właśnie w wykonaniu Olka. Ale niecelny cios, nie dotarł do celu. Bada. Trzyma na dystans Przemysława Kacieje. Przemek szuka chyba tego lewego prostego. Widać, że przygotowuje się do takiej akcji, żeby... Łokieć teraz. Tak, teraz trafił. Nic sobie z tego nie zrobił Przemysław, natomiast musi uważać, nie opuszczać rąk, ponieważ ta broń jest niezwykle skuteczna. I tak jak to mieliśmy właśnie przed chwilą w przypadku Adasia Gielaty, jeden cios może zdecydować o losach pojedynku. Tak, już jeszcze to jeden prawy prosty mocniejsze w wykonaniu wymiany. Przemka. Poprawiamy ochraniacze, bezpieczeństwo przede wszystkim. Oczywiście, zwrócił na to sędzia uwagę. Była przerwa i zawodnicy... Ostatnie 10 sekund, czas zacząć. Klincz, który bardziej chce pokazać sędziom, że to on zasługuje na ten tytuł. I drodzy Państwo, koniec pierwszej rundy. Przypomnijmy, pojedyny w kategorii do 63,5 kg seniorów, formuła Oriental Rules. Olek Kalicki, AZS Politechnika Warszawska kontra Przemysław Kacieja, SKF. Boxing Zielona Góra.
trener Bogumił Połoński w narożniku zawodnika z Zielonej Góry. Ostatnie wskazówki, spokojnie. Trener Maciej Domińczak w narożniku Olka Kalickiego przekazuje ostatnie informacje, w jaki sposób zaatakować, jakich technik użyć, ażeby wypunktować kolegę z SKF Boxing Zielona Góra. Olek skupiony, kiwa głową. Widać, że jest skoncentrowany na tym, co mówi do niego szkoleniowiec. Jeszcze poprawił ochraniacz. Olek Kalicki jest już gotowy. Przemek Kacieja również, tak więc początek drugiej rundy. Piękna teraz akcja. Wyprowadza Olek, widać, że wziął sobie do serca to, co mówił trener Maciej Domińczak. Jest klincz, są kopnięcia, próba podbródkowego. Gdzieś tam śmignął koło brody zawodnika z Zielonej Góry. Udało mu się wyjść z tej opresji bezpieczną ręką. Punktuje Olek. Wydaje mi się, że tutaj pokazuje i zaznacza swoją przewagę. Ja myślę, że to jest taka taktyka, żeby systematycznie jednak nie porywać się tutaj na rywala, tylko punktować, tak jak już wspominałeś, zakończyć tę walkę na punkty. Druga runda, myślę, że tu już nie ma miejsca na badanie przeciwnika. Jest tu już, że tak powiem, tylko i wyłącznie czas i miejsce na realizowanie game planu i prowadzenie pojedynków w taki sposób, aby to właśnie moja ręka poszła do góry. Trafił teraz tym prostym, prawym Przemek Kacieja. Jest to czwarty pojedynek, drodzy Państwo. A, to widzimy obalenie. Nic się nie dzieje. No i sędzia będzie musiał podnieść tę walkę. I wznawiamy od środka. Wspomniałeś już, Grzegorzu, że jest to czwarty pojedynek za nami. Trzy. I tak, mistrzami Polski w kategorii do 75 kg. Mistrzem Polski w kategorii do 75 kg został Patryk Wiśniewski. Złoty medal trafił także do Roberta Sibyły, który wygrał pojedynek w kategorii do 60 kg juniorów. No i w pojedynku, którego byliśmy świadkami kilka minut temu, Adam Gielata rozprawił się z Szymonem Salachną, reprezentantem klubu. Piękne, latające kolano. Dragon Bielsko-Biała. Niestety połapał się w tym planie Przemek Kacieja. No, myślę, że gdyby ta technika weszła na głowę, na pewno byłby to koniec walki. Ale tutaj, no, na tym poziomie widzimy, że i atak, i obrona, wszystko pracuje tak, jak powinno. Stąd walka toczy się dalej. Ale na razie górę bierze taktyka. Na razie żaden z tych zawodników, no, nie chce wyprowadzić takiego ciosu, który zakończyłby się nokautem, który skończyłby tę walkę przed czasem. Wydaje mi się, że troszeczkę lepiej prezentuje się w ringu zawodnik Politechniki Warszawskiej. Natomiast nie mi to oceniać. Pojedynek może się podobać, twarde wymiany. Jeden i drugi zadaje długie techniki, proste, ręczne. Przychodzi do klinczu. Teraz widzimy znowuż ponowienie kolanem akcji. Olka Kalickiego. Pojedynek może się podobać. Kolejna przerwa. Po raz który już z rzędu Olek Kalicki ma problem z tym ochraniaczem. Widać to wyraźnie w pierwszej odsłonie. No i teraz w tym starciu również. Myślę, że nie jest to wina samych ochraniaczy. Natomiast w ferworze walki gdzieś zsuwają się z ręki, tu gdzieś piszczela. Trzeba to po prostu naprawiać tak, aby czuwać nad bezpieczeństwem i zdrowiem zawodników. Oczywiście, że tak. Drodzy Państwo, zakończyła się druga runda. Przypomnijmy, pojedynek kategorii 63,5 kg senior. Formuła Oriental Rules, Aleksander Kalicki, Przemysław Kacieja. Szanowni Państwo, warto już wybiec powoli w przyszłość to, co będzie dziać się w walce numer 5. Patrycja Kamińska, reprezentantka Legionu Głogów, zmierzy się w starciu w kategorii do 51 kg seniorek z Sylwią Kaczoruk, reprezentantką klubu Fight Gym Lublin. Ta walka już za kilka chwil, a przed nami starcie numer 3 pojedynku w kategorii do 63,5 kg.
Drodzy Państwo, na brak emocji nie możemy narzekać, natomiast gwarantujemy, że one z walki na walkę będą tylko i wyłącznie coraz większe. No właśnie, powoli już zbierzamy się do półmetka dzisiejszej gali finałowej. Dosyć szybko upływa ten czas. Dobra gala finałowa, dobre fajty, nie może być inaczej. To się może podobać. Mam nadzieję, że również u Państwa przed ekranami telewizorów i różnych innych odbiorników wygląda to równie dobrze, jak tu z naszej perspektywy komentatorskiej. No właśnie, drodzy Państwo, warto po finałowej gali zostać z nami, także będzie po studiu oczywiście, po tych walkach. Zapraszamy do pozostania na antenie telewizji fighttime.pl. Tam wywiady, komentarze, opinie po tym, co działo się przez dwa dni i dzieje się cały czas. I oczywiście wyśmienici goście pod gradem podchwytliwych pytań zadawanych przez Rafała. Olek zwrócił uwagę, tym razem ochraniacz na prawej nodze zsunął się, ale już jest wszystko gotowe. Jest trzecia runda. Wydaje mi się, że troszkę więcej siły zawodnik z Boxing Zielona Góra zachował. Więcej. No tak to przynajmniej z naszej perspektywy wygląda, rzeczywiście, że tak, próbuje tutaj zaakcentować swoją obecność. Powoli zaczyna się gubić Olek. Być może to jest złudne, ale... A być może ta runda zakończy się tak jak drugie starcie tego poprzedniego pojedynku, gdzie też wydawało się, że Szymon Salachna jest na najlepszej drodze, a jednak otrzymał ten cios. Jeden moment nieuwagi wystarczył do tego, że walka skończyła się przed czasem. Tak, to jest sport. Jeden i drugi zawodnik dąży tutaj do ataku. Ściąga Olek Kalicki swojego rywala. Kolana. Trzyma na dystans kopnięciem frontalnym Przemek swojego oponenta. Jest piękny, no i doszedł teraz ten piękny low kick i zaraz, słusznie zauważyłeś, ten prosty wszedł prosto na głowę Przemka. Tu już tylko wymiany, czyste ciosy. Jest piękny przechwyt nogi. Leży na deskach Przemysław Kacieja. Jest to tylko punkt. Nic się tam złego nie dzieje. Oczywiście nie ma mowy o liczeniu. Oj, teraz kolano szuka, bardzo szuka, niebezpieczne. Tak, szuka tego ciosu kolanem. Olek Kalicki, AZS Politechnika Warszawska. Musi uważać Przemek. Te kolana są bardzo niebezpieczne, bardzo szybkie. Widzimy jednak ekspresyjny Olek Kalicki chce tutaj zdecydowanie podkreślić swoją wyższość w tym pojedynku i chyba mu się to udaje. No i drodzy Państwo, ostatnie sekundy tego starcia jest. I przed chwilą zabrzmiał gong kończący tę walkę. Starcie w kategorii do 63,5 kg seniorów. Aleksander Kalicki w narożniku czerwonym i Przemysław Kacieja w narożniku niebieskim. Sędziowie już zbierają karty. I lada moment przekonamy się, do którego z fighterów trafi tytuł Mistrza Polski. Tak, moment dekoracji. Myślę, że w tym momencie spokojnie możemy powiedzieć, że dla jednego i zawodnika, i drugiego jest to chwila niecierpliwości, niepewności, który zwyciężył. Ja myślę, że też sami jesteśmy ciekawi. Kibice, fani sportu walki, którzy obserwują relacje z naszej dzisiejszej gali, nie są do końca chyba przekonani, kto zostanie mistrzem Polski. No i drodzy Państwo, w Miejskiej Hali Sportowej pojawił się mistrz świata w trójboju siłowym Jarosław Olek, zawodnik reprezentujący na co dzień barwy klubu Wiking Starachowice. Kilka tygodni temu Jarek sięgnął po złoty medal podczas zawodów w Orlando w Stanach Zjednoczonych. Gala mistrzów sportu. Można tak to trafnie podsumować jednym zdaniem. Dokładnie. A jednak, drodzy Państwo, Aleksander Kalicki, tak reprezentujący barwy klubu AZS Politechnika Warszawska, sięga po tytuł mistrza Polski i jednogłośne zwycięstwo na punkty. Szacunek dla siebie, szacunek dla trenerów. A my, drodzy Państwo, już po dekoracji przechodzimy do pojedynku pań.
Patrycja Kamińska, Sylwia Kaczoruk. 51 kg, kategoria wiekowa seniorki. Naprawdę szykuje się nam twardy, ciężki pojedynek wśród płci pięknej. No właśnie, to trzeba podkreślić, że jest to jedyny pojedynek podczas tej gali finałowej. Pojedynek z udziałem reprezentantek, przedstawicielek płci pięknej. Organizatorzy tak zdecydowali. Oczywiście było jeszcze więcej pań uprawiających tą dyscyplinę sportu. Natomiast gala finałowa ze względu na miejsce prowadzenia jej włodarze i organizatorzy zadecydowali tak, że w gali finałowej będzie jeden pojedynek damski. No właśnie, drodzy Państwo, powoli już gasną światła. Za chwilę Patrycja Kamińska i Sylwia Kaczoruk pojawią się w ringu. Także zaraz będziemy mogli zacząć pierwszą rundę. Drodzy Państwo, przypominamy, narożnik czerwony Patrycja Kamińska, Legion Głogów, narożnik niebieski Sylwia Kaczoruk. Klub Fight Gym Lublin. Będzie to walka w kategorii do 51 kg seniorek. I zawodniczki już poproszone do środka. Jeszcze ostatnie uwagi sędziowskie do kibiców, którzy zbyt blisko podeszli do ringu. I za chwileczkę zaczynamy ten jedyny damski pojedynek na dzisiejszej gali. Sylwia Kaczoruk, narożnik niebieski, ten charakterystyczny czarny kucyk, myślę, że nie będzie przeszkadzał. Nie, absolutnie, tutaj nic się nie dzieje. Zawodniczki spięte włosy w kaskach, także tym bardziej nic złego z tego tytułu się nie może wydarzyć. No właśnie, drodzy Państwo, no i zobaczymy, która z dziewcząt sięgnie po tytuł mistrzyni Polski w kickboxingu w formule Oriental Rules. Druga zawodniczka postawiła na te niskie, mocne kopnięcia, low kick. Tak, teraz wygięło się kolano Patrycji. Pięknie, pięknie, pięknie tu prezentuje się nam Sylwia Kaczoruk, która troszeczkę mi się wydaje zaskoczyła Patrycję tym mocnym akcentem od początku pierwszych sekund tej rundy. Postawiła chyba wszystko na jedną kartę, takie mocna wymiana rzeczywiście w tych pierwszych sekundach. Drodzy tego Państwo, starcia. Tak walczą kobiety od samego początku do samego końca. No nie są to zbyt grzecznościowe formy rywalizacji, jeśli chodzi o kobiety. Piękne wymiany bokserskie teraz prezentuje Patrycja Kamińska. Udało się tutaj Sylwii złapać ją w klincz, próbuje kolan. I sędzia Matusik przerywa pojedynek, już wznawia go w centralnej części ringu. Czekamy i już oczywiście od razu mocne kombinacje. Tak, piękny lewy sierpowy. No i Sylwia odpowiada rzeczywiście tym lewym sierpowym. Wszedł lewy sierpowy na głowę Patrycji. Piękne przyjęcie. Obie walczą, starają się na razie walczyć w pół dystansie. Oczywiście ja podkreślę tutaj, niech Państwo zwrócą szczególną uwagę, że to są kombinacje złożone. Nie ma pojedynczych ciosów. Wewnętrzne, zewnętrzne kopnięcia, low kick zakończone akcjami bokserskimi i odwrotnie. Jeszcze raz ten prawy prosty w wykonaniu Sylwii Kaczoruk doszedł. Naprawdę. Trafił do celu, no i sędzia musiał wkroczyć do koniec akcji. Pierwszej rundy, drodzy Państwo, naprawdę niezły techniczny pojedynek. Widać, że dziewczyny są w treningu, trenują i wiedzą, co robią. To się może podobać publiczności zgromadzonej na obiekcie sportowym w Starachowicach. Grzegorzu, jak sądzisz, rzeczywiście to, że dziewczyny wczoraj nie startowały i podczas dzisiejszej eliminacji miały ten wolny los, ma wpływ na to, że obie są wypoczęte, obie są pełne energii, pełne wyrwy do tego, żeby pokazać to, co najlepsze przed starachowicką publicznością. Myślę, że jedna i druga przygotowały się pod cały turniej, także dla nich nie ma znaczenia, czy mają wolny los, czy walczą. Jeden zawodnik woli walczyć, drugi woli mieć jeden wolny los. Naprawdę tutaj los okazał się być sprawiedliwym. Jedna i druga bez walki walczą w finale, także mają siły, myślę, na to, żeby pokazać nam tutaj w drugiej, trzeciej rundzie jeszcze kawał dobrego pojedynku w formule Oriental Rules. Drodzy Państwo, już wracamy do rywalizacji. Walka w kategorii do 51 kg seniorek. Jedyny pojedynek podczas dzisiejszej finałowej gali Mistrzostw Polski, jeśli chodzi o kategorię kobiet. Zaczęło się ostro. Zaczęło się ostro. Ja pozwolę sobie wspomnieć, że więcej pojedynków tego typu na pewno będzie można już za tydzień zobaczyć na gali Ladies Fight Night,
która oczywiście transmisję będzie miała na stacji fighttime.pl. No właśnie, fajne miejsce, Szyrk, góry. I na pewno dużo pięknych kobiet, bardzo walecznych. Gala, myślę, zapowiada się niezwykle interesująco. Drodzy Państwo, tak więc zapraszamy na galę do Szczyrku. Myślę, że warto wybrać się na południe Polski. Warto przejechać te kilkadziesiąt bądź kilkaset kilometrów, aby obserwować pojedynki utalentowanych fajterek. A kto nie może, oczywiście zapraszamy przed odbiorniki. A kontynuacja tego pojedynku. Nie zwalniają tempa dziewczyny. Czyste akcje bokserskie. Myślę, że tutaj zarówno jedna i druga demoluje nogi przeciwniczkom. A piękny teraz ten prawy middle kick. Piękny middle kick wszedł pod lewy łokieć Sylwii. Tutaj bardzo impulsywnie, nie wiem czy Państwo to słyszą, reaguje trener Rafał. Trener Sylwii Kaczoruk, Rafał Murat. Podpowiada tak, aby jego zawodniczka była zwycięzczynią tego pojedynku. Głębiej, jeśli chce wygrać to starcie, musi skrócić dystans. Musi bliżej podejść do swojej rywalki, do Patrycji Kamińskiej. Tak, tylko to nie jest, myślę, łatwe zadanie. Patrycja jest na tyle starszą zawodniczką, że nie pozwala na to skrócenie dystansu. Teraz jedna i druga w klinczu. Widzimy próbę ataki Sylwii łokciem. Wyśmienicie obronione w akcjach defensywnych przez Patrycję. A Sylwia próbuje ściągać głowę. No i gong przerywa. Proszę Państwo, druga runda za nami. Druga runda za nami. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze prezentują się te zawodniczki. Także to tylko podkreślenie naszych słów, że kobiety też potrafią i kobiety trenują sporty walki. Także drogie panie, zapraszamy do gymów, do fitness klubów, tam gdzie tylko są promowane sporty walki, gdzie jest możliwość trenowania tych sportów walki, zapraszamy na zajęcia. Ja myślę, że kibice tak z walki na walkę, z pojedynku na pojedynek ostrzą sobie apetyty i tu też jesteśmy bardzo ciekawi tego trzeciego starcia, jak dziewczyny to rozegrają, jaka będzie taktyka. Widać, że Patrycja Kamińska, reprezentantka klubu Legion Głogów, skupiona, skoncentrowana, kiwa głową, tutaj trener zwraca jej uwagę na te ciosy, na to, żeby też uważała, bo musi mieć jej na baczności. Sylwia Kaczoruk też potrafi jednym silnym ciosem skończyć ten pojedynek. Tak, dokładnie. Twarda formuła ringowa. Każdy cios trafiony w punkt naprawdę może zakończyć pojedynek. Także naprawdę trzeba maksimum skupienia po to, ażeby wszystko było się na zasadach fair play i na zasadach... Tak, tak od razu zawodniczki przechodzą do rzeczy. Mocne akcje bokserskie. Tutaj wydaje mi się, że jednak chyba trener Maciej Dominczak przekazał Patrycji, że przegrywa ten pojedynek i musi zaatakować, co też właśnie czyni w tym momencie. Musi iść na całość, musi postawić wszystko na jedną kartę, jeśli chce myśleć o tym, aby tytuł mistrza Polski trafił na jej konto. Dokładnie tak. Teraz próba klinczu w narożniku. Tu trener krzyczy, żeby się obrócić. Czyli, że tak powiem, zamienić miejscami. Patrycję zamknąć w narożniku. Oj, jakby troszeczkę brakowało tlenu Sylwii. Wydaje mi się, że Patrycja tutaj tą trzecią rundę zdecydowanie prowadzi. Będzie chciała to skończyć przed czasem. Próba kolan w klinczu, próba obaleń. Ostatnie resztki sił zawodniczki wkładają ten pojedynek tak, aby zaakcentować swoją przewagę. Ale była komenda break, musiał sędzia przerywać ten pojedynek. Widać, że rzeczywiście dziewczyny są już dosyć mocno zmęczone. Dały z siebie wszystko w tych dwóch poprzednich odsłonach tego pojedynku. No i zobaczymy, która wytrzyma to ostatnie starcie lepiej pod względem kondycyjnym. Tak. Wydaje mi się, że troszkę więcej tlenu po stronie zawodniczki reprezentującej barwy Legionu Głogów. Przygotowanie motoryczne troszeczkę lepsze, ale Sylwia nie daje za wygraną. Idzie cały czas do przodu, próbuje tych kopnięć. Aj, teraz pięknie trafiła tym low kickiem Patrycję Kamińską. Ta utrzyma się. Ale trener Sylwii rzeczywiście tutaj żyje ten narożnik niebieski. Coś niesamowitego. Sylwia szuka tego ciosu nogą. To jest słaba płeć,
absolutnie nic z tych rzeczy. Piękny pojedynek, trzecia runda zdecydowanie najmocniejsza i już tylko teraz pozostał czas na poznanie werdyktu i zwycięzczyni tej walki. No i drodzy Państwo, rzeczywiście byliśmy świadkami interesującego starcia. Przypomnijmy, Patrycja Kamińska, Legion Głogów kontra Sylwia Kaczoruk, Fight Gym Lublin. Blondynka czy brunetka? Która wygra? Nie mam zielonego Twoim pojęcia, zdaniem, Grzegorzu. Natomiast myślę, że już sędzia główny dzisiejszej gali, Krzysztof Żychliński, zdecydowanie wie i zaraz nam to oznajmi. Czy dziś górą brunetki, czy blondynki. No i drodzy Państwo, przekonamy się za chwilę. Do którego z miast, czy do Głogowa, czy do Lublina pojedzie tytuł mistrzyni Polski w kategorii do 51 kg. Legion Głogów. Szanowni Państwo, znamy już rozstrzygnięcie w tym pojedynku. Patrycja Kamińska, reprezentująca na co dzień barwy Legionu Głogów. Na tą decyzję sędziowską trzecia runda, która to była na pewno dużo lepsza w wykonaniu zawodniczki reprezentującej Głogowski klub. No i Patrycja też podwójnie szczęśliwa, bo oprócz tytułu mistrzyni Polski wędruje na jej konto także tytuł najlepszej seniorki mistrzostw Polski w formule Oriental Rules, a w roli wręczającej osoby pan Marek Materek, prezydent Starachowic, i pan Krzysztof Kaproń, delegat Polskiego Związku Kickboxingu, który jest z nami tutaj już od kilku dni w Starachowicach. Był na ważeniu, był... kilku dni i oczywiście rok temu również uczestniczył tutaj jako delegat, jako przedstawiciel władz naszych związkowych. Również w mieście Starachowice przebywał i panował pieczę nad tym, żeby było wszystko na zasadach fair play, przede wszystkim zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kickboxingu. Ja myślę, że jako członek Wydziału Szkolenia przede wszystkim będzie patrzył pod kątem szkolenia, pod kątem oczywiście zawodników, pod kątem sportowym, który z fighterów bądź fighterek w przyszłości zamelduje się w reprezentacji Polski. To pewnie też będzie decyzja, na którą wpływ powinien mieć pan Krzysztof. Dokładnie tak. Warto wspomnieć, że oczywiście są z nami trenerzy kadry Polski tutaj obecni. Trener Maciej Dominczak na pewno przygląda się wszystkim zawodnikom tak, aby wychwycić te perełki i zaprosić ich do współpracy właśnie na etapie kadrowym. Panie i panowie, przed nami starcie numer 6. Tym razem będzie to pojedynek w kategorii do 67 kg juniorów, formuła oczywiście Oriental Rules. W narożniku czerwonym Mikołaj Kopaniszyn. Trudne nazwisko do wymówienia, ale udało się. Legion Głogów kontra Patryk Kłak, KGHM Metrako Armia Polkowice. Jeden i drugi zawodnik są to osoby, które stoją w szeregu kadry Polski, Polskiego Związku Kickboxingu. Znają się, myślę, ze sparingów, natomiast tutaj myślę, że etap koleżeński będzie pozostawiony na boku, bo każdy z nich będzie chciał wywieźć zwycięstwo ze Starachowic do swojego miasta. Grzegorzu, wspomniałeś o tym, że Patryk Kłak i Mikołaj Kopaniszyn to uczestnicy, to członkowie kadry biało-czerwonych. Warto podkreślić, że Patryk Kłak w tym roku podczas Mistrzostw Świata Kadetów i Juniorów reprezentował biało-czerwone barwy. Mistrzostwa odbyły się w irlandzkim Dublinie. Patryk jest także uczestnikiem gali Energetyka Boxing Night. Ta gala odbyła się w Polkowicach w 2016 roku. Uczestnikiem Mistrzostw Polski w Formule K1, gdzie zdobył w Legnicy brązowy krążek. Tak jest oczywiście, natomiast Mikołaj Kopaniszyn absolutnie nie ustępuje na krok swojemu kadrowemu koledze. Jest to reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata i Europy. Liczne walki za granicą, naprawdę tutaj technika zawodnika, jego, że tak powiem, forma, przygotowanie motoryczne na pewno spowodują to, że będzie to pojedynek na wysokim poziomie. Obaj zawodnicy. Bardzo jestem ciekawy tego starcia. Nie chcę obstawiać, nie chcę spekulować. Trener Rafał Muszyński już zakłada rękawice swojemu podopiecznemu i za sekundy, drodzy Państwo, zaczynamy. Obaj zawodnicy widać, że nie marnują czasu na siłowni, także rzeźba i sylwetka takich prawdziwych gladiatorów. Tak, są to mięśnie wypracowane. 100% siły i wytrzymałości. Zaczynamy.
Przypominamy, drodzy Państwo, pojedyny w kategorii 60 do 67 kg juniorów Formuła Oriental Rules. Mikołaj Kopaniszyn, narożnik czerwony, i Patryk Łak, reprezentujący barwy klubu KGHM, Metrako Armia Polkowice, narożnik niebieski. Piękne, proste na korpus Mikołaja Kopaniszyna. Nie robi sobie nic tego zawodnik z Legionu Głogów, natomiast na pewno na kartach sędziowskich było to odnotowane. Ale widać, że obaj dobre warunki fizyczne, jeden i drugi, a dobre powyżej 180 chyba centymetrów wzrostu. W przypadku Mikołaja i Patryka. Tu widzimy badanie rynku tak zwane, czyli zawodnicy próbują się. Myślę, że tutaj wszystko się rozstrzygnie w drugiej, trzeciej rundzie. Teraz widzieliśmy piękny atak na nogę wykroczną zawodnika z Polkowic. Ale Patryk bardzo aktywny, pracuje dosyć mocno nogami, próbuje uciekać, próbuje schodzić z linii ciosów. Tak jest, tutaj troszeczkę większe doświadczenie chyba w ringu, obycie ringowe. Mikołaja daje znak o sobie, próba ataków łokcia z góry. Bardzo niebezpieczne uderzenie, no ale jak najbardziej w tej formule walki dopuszczane. Już sędzia Jarosław Sułkowski wznawia ten pojedynek. Piękny zwód, niestety niewykończony akcją. Pięknie teraz. Markuje cios teraz Patryk Łak. Tak, doszedł cios kolanem. No i znowu będzie ten problem z kaskiem. Tak, sędzia teraz zwraca na to uwagę. Teraz low kick w wykonaniu Mikołaja Kopaniszyna. Mikołaj Kopaniszyn zamyka przeciwnika w narożniku. Próba kolan w klinczu przez jednego i drugiego fightera. Już wznawiamy od środka. Tak, jeden i drugi bardzo chce, to widać. To widać. Teraz zaakcentował w końcówce Mikołaj. Piękny łokieć z backfista. Doszedł do głowy zawodnika z Polkowic. No i tak, i gong przerywa pierwszą odsłonę tego starcia. Przypomnijmy, kategoria do 50, do 60 oczywiście 7 kg juniorów. Mikołaj Kopaniszyn, Legion Głogów, Patryk Łak, KGHM, Metrako, Armia Polkowice. Chyba ta runda na korzyść reprezentanta Dolnego Śląska. Legion Głogów, zdecydowanie Miki lepiej się prezentuje, natomiast nie skreślajmy tutaj jeszcze Patryka. Wywodzi się on z niezmiernie mocnej, dobrej szkoły kickboxingu KGHM, Armia Polkowice, tutaj pod trenerem Bartosza Muszyńskiego. Na pewno możemy się spodziewać, że nie będzie tam oddana skóra. Także czekamy z niecierpliwością na drugą rundę. Myślę, że tutaj już zawodnicy postawią wszystko na jedną kartę, otworzą się bardziej, koniec badania, to już czas na zwycięstwo. Tak jest, drodzy Państwo, wszystko się zgadza. Zobaczymy, który z fighterów, który z zawodników wyjdzie w roli zwycięzcy z tego pojedynku. Oba już gotowi, możemy rozpoczynać drugą rundę. Jest szacunek, przywitanie przed walką. I zaczynamy drugą rundę. Pięknie zaczął. Teraz bardziej aktywny Patryk. Ale... Nie ma, już strada. Te kolana chodzą. Tutaj na tył łokcie musi bardzo uważać Patryk. No i ciekawa ta kombinacja w wykonaniu Patryka. Najpierw miał dotrzeć do celu ten low kick, a później lewy prosty. Nie do końca czyste obalenie. Także myślę, że to nie będzie punktowane, natomiast walka wznowiona w stójce i już walczymy. Clinch. Który z zawodników silniejszy? Niech Państwa nie zgubią tutaj te niby mało niebezpieczne clinche. Tam podczas ich prowadzenia, podczas prowadzenia walki właśnie w clinchu idą łokcie na głowę, które naprawdę, gdy dochodzą do celu, to jest niesamowite, bo jest lewy sierpowy, weszedł na trafił. Mikołaja. Backfist, aj, przestrzelił troszeczkę minimalnie Mikołaj Kopaniszyn. Poszło gdzieś to nad głową Patryka. Weszedł prosty. Tak, ale Patryk bardzo szybko połapał się w tej akcji, w tej kombinacji, która miała dotrzeć do celu. Tak. Doświadczenie na pewno. Jeden i drugi zawodnik. Wyśmienicie. Duże. Około 20 sekund do końca
tej rundy. Myślę, że to już zawodnicy powinni wchodzą. Jeszcze raz szuka, tak, szuka prostego. Mikołaj pokazuje, że nic sobie z tego nie robi, ale wydaje mi się, że gdzieś tam to odczuł i to być może jest szansa. Pięknie weszedł teraz obrotowe uderzenie backfistem. 10 sekund. Jeszcze raz próbuje odpowiadać kolanem. Musi Mikołaj. Musi te kolana Patryk. Piękny, prosty na korpus na zakończenie tej drugiej rundy. A trzeba przyznać, że druga runda zdecydowanie ciekawsza niż ta pierwsza odsłona pojedynku. Tak, myślę, że największe emocje przed nami. Tu już nie ma, przeproś, ostatnia możliwość pokazania sędziom, że jest się lepszym w tym pojedynku. Drodzy Państwo, tak więc walka numer 6. Mikołaj Kopaniczyn, Legion Głogów kontra Patryk Kła, KGHM Metrako, Armia Polkowice. To starcie, które powoli dobiega końca. Przed nami pojedynek numer 7. Mateusz Szklennik, reprezentant Sparty Dwikozy, zmierzy się z Adrianem Gonią z klubu sportowego Dragon Starachowice, ale to za kilka chwil. Ja wspomnę tylko, że w narożniku Patryka Kłaka, kolega klubowy Fabio Di Lala, niestety nie zawalczy, nie zobaczymy jego wyśmienitych umiejętności kickbokserskich z racji tego, że Karol Sadłocha ze sportowego klubu Kickboxing Kielce będzie prowadził pojedynek zawodowy w przyszłym tygodniu i niestety trener Marek Jasiński z Soma Gym Kielce podjął decyzję o niedopuszczaniu do tego pojedynku, aby nie wykluczyć możliwości zaprezentowania się na gali zawodowej. No właśnie, tak więc będziemy świadkami tylko ceremonii wręczenia pamiątkowych medali, pamiątkowych pucharów, które trafią do obu fighterów. Ale to oczywiście za kilkanaście minut, a właśnie rozpoczęła się trzecia odsłona pojedynku w kategorii do 67 kg juniorów, formuła Oriental Rules. Twardy męski pojedynek. Było obalenie. Naprawdę jeden i drugi chce tutaj pokazać, że jest lepszy. Wielkie emocje, wielka chęć zwycięstwa i z jednej i z drugiej strony nieustępliwość i piękne teraz kolano w wykonaniu Mikołaja Kopaniczyna. Tak, ale zwraca uwagę Mikołaj Kopaniczyna, ten kas ponownie zsunął się delikatnie z twarzy. Musiał sędzia zwrócić na to uwagę. Piękne kopnięcie Loki w wykonaniu reprezentanta Legionu Głogów. Myślę, że zmęczenie tu już jest z jednej i z drugiej strony, ale zaczyna tutaj podkreślać swoją przewagę głogowski fighter. Ale trzeba przyznać, że trzymają się obaj na razie. Dosyć taki wyniszczający pojedynek, wyniszczające starcie. Słyszymy podpowiedzi z narożnika. Trener Bartek krzyczy do swojego podopiecznego, aby poszedł do przodu, aby kontynuował tą walkę, która była w drugiej rundzie. No i trafił prostym. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę już brakuje sił zawodnikowi z Polkowic, co skrupulatnie wykorzystuje i punktuje Mikołaj Kopaniczyn. Ja myślę, że wytrzyma do końca tego pojedynku. Jest clinch. Tak, tutaj kaski oczywiście pomagają w zachowaniu bezpieczeństwa, natomiast niejednokrotnie przeszkadzają w prowadzeniu pojedynku, ale wiadomo, zdrowie i bezpieczeństwo zawodników najważniejszym priorytetem. Ale Mikołaj z jednej, backfist z drugiej strony. Mikołaj musiał mieć w głowie to, żeby rzeczywiście nie nadziać się w tej końcówce trzeciej rundy na cios kończący. Mogło się to źle skończyć rzeczywiście dla niego, ale no, zobaczymy za kilka sekund, jak zapunktowali sędziowie. Mikołaj Kopaniczyn, Legion Głogów, Patryk Kłak, KGHM, Metrako, Armia Polkowice. Sędziara Jarosław Sułkowski już z poszczególną punktacją sędziów punktowych przekazuje kartki sędziemu głównemu. Oni już wiedzą werdykt. I za momencik, drodzy Państwo, okaże się jasne, kto zwycięzcą, a kto przegranym tego pojedynku. Ciężko używać słowa przegranym, ponieważ sam występ
na sam udział w Mistrzostwach Polski, to już jest naprawdę duży wyczyn i zaszczyt, także jest mi niezmiernie miło. Panie i panowie, tak więc tytuł mistrza Polski w formule Oriental Rules w kategorii do 67 kg. To nazywa się wejście w dorosłe życie. Zwycięstwo trafia... i zdobycie tytułu mistrza Polski. No właśnie, już powiedziałeś o tym, że zwycięstwo i zdobycie tytułu mistrza Polski dla Mikołaja Kopaniszyna to podwójne święto, bo dziś obchodzi swoje 18 urodziny, tak więc... Wymarzony prezent, który sam sobie stworzył i przede wszystkim wypracował. Wyszarpał, wypracował. Można by używać wielu tutaj pozytywnych epitetów na temat tego występu w wykonaniu reprezentanta Legionu Głogów. Oczywiście przy ringu najwierniejszy kibic Mikołaja Kopaniszyna, jego tata Daniel, który jeździ z nim wszędzie na każde zawody, dopinguje i motywuje do tego, aby stawał się coraz lepszym fighterem. No ja myślę, że tam nie jedna łezka się uroni w tym momencie, ma na twarzy taty, bo zadowolony, że obserwował pojedynek też, pewnie kłębek nerwów, wiadomo. Dla każdego rodzica myślę, że to jest bardzo specyficzny moment, gdy syn wychodzi do ringu i walczy, także tym większe uznanie dla rodziców, którzy popierają i pomagają fighterom właśnie w tej drodze życiowej. O właśnie, drodzy Państwo, wspomnieliśmy o dwójce fighterów, dwóch zawodników, którzy stoczyli naprawdę świetne widowisko. Mikołaj Kopaniszyn, Legion Głogów i Patryk Kłak, HGHM, Metrako, Armia Polkowice. No i rzeczywiście to gromkie 100 lat dla reprezentanta Legionu Głogów. Zostaje z nami, zostaje na środku ringu. Posłuchajcie Państwo sami. Zasłużone brawa, zasłużone gratulacje dla zawodnika Legionu Głogów. Przypomnijmy, tytuł mistrza Polski w kategorii do 67 kg. Drodzy Państwo, Mateusz Szklenik, Sparta Dwikozy, podopieczny trenera Grzegorza Września. Wczoraj nie walczył, dzisiaj również, także miał wolny los. Natomiast Adrian Gunia w pojedynku eliminacyjnym rozprawił się z Mateuszem Kotkowskim, reprezentującym barwy częstochowskiej Opery. Tak jest, mocny narożnik. Przypominam, w narożniku Mateusza Wojciech Kosowski i Paweł Nowakowski, zawodnicy i trenerzy warszawskiej Palestry Warszawa. Także jestem niezmiernie miło, że oni zgodzili się poprowadzić mojego zawodnika, oby do zwycięstwa. I ja przypomnę tylko sukcesy Adriana Guni, to oczywiście jego drugi sezon w barwach Starachowickiego Dragona. Adrian był powołany także do kadry narodowej, potrafi analizować pojedynki przeciwników, słucha komend, jakie otrzymuje i skutecznie wdraża je w życie na treningach. Daje z siebie maksa, tak charakteryzuje go szkoleniowiec Marek Jasiński, twórca sukcesów Dragona Starachowice. Adrian Gunia ma na koncie także tytuł mistrza Polski w kategorii kadetów. Wywalczył ten tytuł w miejscowości Mysiadło, a zawody odbyły się w maju bieżącego roku. Jest także złotym medalistą Pucharu Europy w AKO. Zawody odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2016. Startował wówczas w formule Lowki w kategorii do 57 kg. Od razu tutaj zawodnik Dragona Starachowice poszedł do przodu. Trzyma w klinczu Mateusza. A czyżby szybka? Czyżby szybkie zakończenie tego pojedynku? Grzegorz? No niestety, jak to weszło, nie mam zielonego pojęcia. Ale drodzy Państwo, koniec mamy kolejnego. Słyszymy aplauz. Mistrza Polski. To było tak nie? szybkie, że nawet z tego punktu nie jestem w stanie stwierdzić, jak to weszło. No jest potrzebna pomoc medyczna już. Pielęgniarka w ringu, tak więc... Cios kolanem w korpus. Rzeczywiście. Nogi do góry. Niebezpieczne uderzenie. Nic wielkiego się tutaj nie stało. No niestety, drodzy Państwo, tak bywa. No ja myślę, że kibic... tego, że sercem za nim taki sport. Chwila nieuwagi gdzieś. Ja myślę, że kibice jeszcze dobrze nie usiedli tutaj na miejsca, a ta walka już się zakończyła. No szkoda, bo mieliśmy apetyty na to, że rzeczywiście, że ten pojedynek będzie toczony na pełnym dystansie. Myślę, że jeden i drugi mógł pokazać kawał dobrego kickboxingu. No niestety to kolano przerwało marzenia zawodnika Sparty Dwikozy o zdobyciu tytułu mistrza Polski Oriental Rules. No właśnie, Grzegorz, ale warto podkreślić, że no, Mateusz
to zawodnik, przed którym dopiero lata kariery, lata przygody ze sportami walki, tak więc na pewno jeszcze nie jedna okazja do tego, żeby się zrehabilitować. Żadna to forma obrony i nie mam zamiaru ujmować umiejętności zawodnika ze Starachowic. Natomiast Mateusz trenuje dopiero 12 miesięcy, także myślę, że najlepsze pojedynki przed nim. No właśnie, drodzy Państwo, jest aplauz, jest gorący doping dla podopiecznego trenera Marka Jasińskiego. Brązowy medalista, mistrz świata w irlandzkim Dublinie w półfinale przegrał z Grekiem, z późniejszym mistrzem świata w kategorii do 52 kg i był to jego najważniejszy występ w dotychczasowej przygodzie ze sportami walki. Tak więc Adrian Gunia do tego brązowego medalu mistrza świata dopisuje tym razem złoto, mistrzostw Polski w kickboxingu. Tak jest, drodzy Państwo, a przed nami już niebawem zaczynają się naprawdę wielkie emocje. Wielkie grzmoty. Już niebawem Dawid Kasperski. Myślę, że tutaj znaczna część tej publiczności, która jest zgromadzona na Starachowickiej hali, przyszła właśnie po to, aby oglądać swojego ziomka. Cała ziemia świętokrzyska kibicuje Dawidowi w tym, aby wyszedł zwycięsku z pojedynku z Mateuszem Rędowiczem, reprezentantem i zawodnikiem klubu Palestra Warszawa. To nie będzie łatwy pojedynek dla Dawida. Wiadome, Palestra Warszawa, jeden z czołowych klubów Polski. Także mam nadzieję, że postawi Dawidowi Mateusz tutaj bardzo wysoko poprzeczkę i zrobią naprawdę bardzo dobry pojedynek. I drodzy Państwo, sekundy dzielą nas od rozpoczęcia tego pojedynku. Dawid skupiony. Mam jeszcze świeże pamięci ten jego występ w hotelu Binkowskim w Kielcach. Dawid Kasperski pokonał podczas gali organizowanej przez Grzegorz swoją federację. Twój projekt, Holendra, Menowan, Rosmalena, pokonał na punkty. Dawid, była to ciężka walka, ale Dawid poradził sobie. Nie z takiej opresji wychodził. Tak, Dawid jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, także bardzo mi jest miło, że zasila tutaj szeregi mojej grupy zawodowej. Natomiast na pewno 2014 rok przyniesie mu wiele ciekawych pojedynków zawodowych, ale my wróćmy do tego, co dzieje się tu w Starachowicach. Pojedynek na pewno najwyższym światowym poziomie. Bardzo jestem ciekaw. Sędzia ringowy Krzysztof Żychliński zaczął pojedynek. Na spokojnie zaczyna Dawid. Oczywiście te jego charakterystyczne, mocne kombinacje, ale widzimy, że Mateusz nie cofa się, nie boi się swojego oponenta. Także mam nadzieję, że pokaże nam tutaj coś takiego, co Grzegorz Dawid, Dawid w ostatnich dniach zamieścił taki wymowny wpis na jego profilu, na oficjalnym fanpage'u Dawida Kasperskiego pojawił się wpis m.in. takiej treści: Welcome to my home, wracam do domu. Dokładnie, w końcu Starachowice to jego mała ojczyzna, także na pewno on tutaj zrobi wszystko, żeby pokazać się dobrze wśród starachowickiej publiczności. Drodzy Państwo, tak jak wspominaliśmy, Dawid jest faworytem tego starcia. Zobaczymy, jak poradzi sobie tutaj Mateusz Rędowicz, czy będzie w stanie skutecznie przeciwstawić tej ofensywie w wykonaniu fajtera wrocławskiego Panchera. Myślę, że nie skreślajmy jeszcze Mateusza. Naprawdę on ma serce do walki i będzie chciał też być może czymś zaskoczyć Dawida, tak żeby teraz udana akcja backfistem. Oj, teraz przyjął Dawid mocny low kick w wykonaniu Mateusza. Trzyma pojedynek Dawid na dystans. Ręka i noga, ręka. Pojawiła się krew na twarzy Mateusza Rędowicza. Nie jest jeszcze nic groźnego. Zaraz oczywiście wraca do toczonego pojedynku. Dawid dużo spokojniejszy, bez emocji, ale myślę, że gdzieś tam w środku jednak są nerwy i jest chęć dobrego pokazania. Na pewno, chce się pokazać z jak najlepszej strony, walcząc tutaj przed własną publicznością, przed rodziną, przed znajomymi, przed gronem przyjaciół, którzy pewnie specjalnie tutaj z okazji tego jego pojedynku przyjechali do Starachowic, pojawili się w miejskiej hali sportowej przy ulicy Jana Pawła II. Widzimy tutaj czyste. No i doszedł ten low kick. Bokserskie i low kick, który doszedł czysto na udo Mateusza. Dawid szuka sobie pozycji.
Pracuje. Piękny przechwyt. Jest, będzie. A i nie dokończył akcji Mateusz. Tak, próbował podcinać, naprawdę, tutaj. Wybić z równowagi Dawida. Do tego, żeby Dawida wybić z równowagi. Musi uważać, ale tak jak mówiłem, końcówka pierwszej rundy, Mateusz stoi, nic wielkiego się nie działo, Dawid wygrywa na punkty, natomiast, oj, to oczywiście jak najbardziej niezamierzone, nie po ciosie, nadział się troszeczkę na kolano Dawida Kasperskiego, Mateusz, już wszystko w porządku, wracają do pojedynku. Była komenda break oczywiście, no i Dawid ponownie tutaj próbuje teraz ciosu łokciem. Jeszcze jeden low kick. Teraz opuścił ręce, niepotrzebnie moim zdaniem, niepotrzebnie opuścił te ręce, bo to jest takie trochę prowokowanie rywala. Jest prowokowanie, natomiast jest mega duże doświadczenie. Jednak Dawid kontroluje ten pojedynek. Natomiast naprawdę duże brawa. Jeszcze w końcówce rundy sędzia podjął liczenie, ale to nic się nie dzieje. Mateusz stoi twardo na nogach. Myślę, że spokojnie wyjdzie do drugiej rundy. Tak jest, drodzy Państwo, ostatni gong. Pierwsza runda za nami. Drodzy Państwo, wiele osób pewnie myślało, że nie dotrwa do drugiej rundy. Widzimy zupełnie co innego. Niespodzianki póki co nie ma. Dawid kontroluje zdecydowanie pojedynek, ale pamiętajmy, że jest to Oriental Rules i tu każdy cios, który trafia na szczękę rywala, może być tym ostatnim. Grzegorz, zapytam wprost, bo Dawid kiedyś powiedział w jednym z wywiadów, że potrzebuje dużych walk, dużych wyzwań, dużych pojedynków, dużych starć. Mistrzostwa Polski, tak jak wspomniałem, to jest dla niego chleb powszedni. Tu był faworytem, przyjechał do Starachowic, do siebie. Natomiast co możemy powiedzieć o jego przyszłości, bo ty znasz go, tak jak powiedziałem już wcześniej, doskonale prowadzisz go. Kiedy następne pojedynki z udziałem Dawida? Jak sądzisz? Oczywiście plany wobec Dawida są szerokie. Na pewno będzie walczył w przyszłym roku na gali Angels of Glory. Natomiast nie ukrywam, że szykujemy mu kilka mocnych starć w innych organizacjach. Nie powiem, że konkurencyjnych, ponieważ moja fundacja i federacja współpracuje z innymi po to, aby dawać zawodnikom możliwość przede wszystkim rozwoju i prezentacji swoich umiejętności na rynkach europejskich i światowych. No właśnie, to tak zapytam wprost, bo kiedyś pojawił się pomysł, że Dawid mógłby zawalczyć na gali Fight Exclusive Night, transmisję w ogólnopolskich stacjach, prawda? Tutaj Polsat współpracuje z tą organizacją. Jak sądzisz, na ile to jest rzeczywiście realne, na ile to było możliwe? Jest to jak najbardziej realne, czekamy na taką propozycję, jeżeli tylko taka się pojawi, na pewno siądziemy do stołu i porozmawiamy z włodarzami także federacji w Fight Exclusive Night. Ale wróćmy tutaj na miejsce, naprawdę teraz widzieliśmy kilka bardzo ciekawych akcji w wykonaniu Dawida. Tutaj Mateusz widzimy. Mateusz się odgryza, próbuje się odgryzać. Coś pokazać, teraz nie boi się, idzie do przodu. Pomimo tego, że przyjmuje te czyste low kicki gdzieś. I teraz próbował tym lewym sierpowym. Jeszcze jeden. Pięknie, piękna kombinacja jest. Low kick. Jest duże skupienie Dawida. Wydaje mi się właśnie, że ta liczba walk stoczonych przez tego zawodnika doświadczenie przemawia na jego korzyść. Ewidentnie pokazuje jednak spokój i stanowcze, konsekwentne dążenie do tego, aby to jego ręka powędrowała w górę. Drodzy Państwo, ja przypomnę, 2013 rok, Puchar Świata Waco, formule K1 Rules, Dawid Kasperski. Na narożniku teraz Dawid Mateusza. Wywalczył srebrny medal, w 2013 sięgnął także po złoto. Pucharze Świata w Szeged na Węgrzech. Widzimy cały czas, jak skrupulatnie Dawid ustawia swojego przeciwnika tak, ażeby zadać kombinacje, które zostaną na kartach sędziowskich zapunktowane. Teraz ładny low kick w wykonaniu Mateusza. Zrehabilitował się Dawidowi. Oj teraz doszedł ten cios kolanem. I będzie liczony prawdopodobnie. Mateusz Rendowicz. Tak, Mateusz twardy, wielkie brawa dla tego zawodnika. Jest hard. Naprawdę, tak, szybko się podniósł. Radę. Tu wydaje mi się, że sędzia oczywiście tak. Sędzia pozwala na otarcie krwi z twarzy Mateusza i za już momencik wracamy do tego pojedynku. Jeszcze Janusz Janowski w narożniku.
Dawida Kasperskiego, tam cały czas podpowiada, cały czas próbuje gestykulować, próbuje naprowadzić Dawida na tą zwycięską ścieżkę. Oczywiście, bardzo impulsywny trener. No szkoda, że trener Łukasz Rola nie mógł tutaj zaszczycić nad swoją obecnością z racji tego, że pewnie on udzieliłby wiele wskazówek, które na pewno Mateuszowi pomogłyby w poprowadzeniu tego pojedynku. No i teraz lewy, sierpowy trafił, jest dół, prawy na korpus, punktuje. Naprawdę bardzo twardy Mateusz zawodnik. Kończymy drugą rundę, ostatnie 10 sekund. Wydaje mi się, że naprawdę nie ma wstydu. Mateusz chce, walczy, pokazuje pazur, także naprawdę dobra postawa tego zawodnika reprezentującego warszawską Palestrę. No i drodzy Państwo, druga runda walki w kategorii do 86 kg seniorów Oriental Rules pomiędzy Dawidem Kasperskim i Mateuszem Rędowiczem zakończyła się. Przed nami starcie numer 3. Zobaczymy, jak tutaj obaj fajterzy rozłożą jeszcze siły i czy ten pojedynek być może zakończy się przed czasem. Być może któryś z nich postawi tutaj wszystko na jedną kartę. Tak już wspominaliśmy wcześniej. Dawid faworytem, ale ta druga runda w wykonaniu Mateusza Rędowicza, w wykonaniu rywala fajtera wrocławskiego Panchera, całkiem udana. Tak, tak, jak najbardziej tak. No, Dawid zdecydowanie wygrywa. Natomiast nie można zabrać tutaj zawodnikowi z Warszawy dobrej postawy. Widzimy teraz opatrywany przez ratownika medycznego. To krwawienie, które pojawiło się z nosa, już będzie zaraz utamowane. I przystępujemy do trzeciej rundy. Ostatnie wskazówki z narożnika Mateusza w postaci Pawła Nowakowskiego i Wojtka Kosowskiego. Pewnie powiedzieli mu, co ma robić, żeby spróbować jeszcze tej szansy, ażeby Dawidowi wyrwać to zwycięstwo. No właśnie, drodzy Państwo, zobaczymy za kilkanaście, kilkadziesiąt właściwie sekund, czy złoty medal pojedzie do Wrocławia, czy może do Warszawy. No i trafił lokikiem. Można by użyć słowa Starachowickiego Wrocławia. Starachowickiego Wrocławia, dokładnie. A teraz przestrzelił tym high kickiem Dawid. Próba uderzenia bekwistu. Oj, musi uważać Mateusz, jednak Dawid ma jeszcze na tyle siły. Jeszcze żeby... szuka tego ciosu. Tak, oczywiście. Lewą ręką Dawid. Oj, trafił teraz kolano. Nie, to było czyste kopnięcie. Czyste kopnięcie na udo. Low kick wewnętrzny. No i doceniła to starachowicka publiczność. Tak, brawa dla zawodnika. I sędzia. Oj, drodzy Państwo, w tym momencie pojedynek. Tak jest, pojedynek w kategorii 86 kg seniorów pomiędzy Dawidem Kasperskim i Mateuszem Rędowiczem. Dobiegł końca, sędzia kończy tę walkę. Zwycięstwo, a tym samym tytuł Mistrza Polski jedzie do UKS-u Panchera Wrocław. Faworyt tego starcia, Dawid Kasperski, utytułowany Gladiator. Brawa dla Dawida Kasperskiego i brawa dla Mateusza Rędowicza za to, że podjął rywalizację i stworzył naprawdę dobry pojedynek z zawodnikiem Panchera Wrocław. No i drodzy Państwo, dla Dawida to jest całkiem udany miesiąc. Kilka tygodni temu podczas Mistrzostw Europy w kickboxingu wywalczył złoty medal w formule K1. Do tego tytułu dorzuca złoto Mistrzostw Polski w formule Oriental Rules. Zasłużone owacje dla Dawida Kasperskiego, szacunek, podziękowanie. Wojtek Kosowski, Dawid Kasperski, Paweł Nowakowski, Dawid Kasperski. Oczywiście chłopacy wyśmienicie się znają, trenują razem wielokrotnie na sparingach, ponieważ warto podkreślić tutaj istniejącą przyjaźń pomiędzy dwoma klubami. Mam na myśli Panchera Wrocław i warszawską Palestrę. Gram o szacunek, gdziekolwiek się pojawiam, gdziekolwiek walczę, staram się postawić wszystko na jedną kartę. Tak mówił kiedyś Dawid Kasperski w jednym z wywiadów. Słowa dotrzymał, trzeba powiedzieć. Wielkie brawa, zasłużone. No myślę, drodzy Państwo, że na pewno jego pojedynek też zostanie w pamięci mediów, w pamięci publiczności zgromadzonej na hali w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starachowicach. Drodzy Państwo, złoty medal w kategorii do 86 kg seniorów w formule Oriental Rules, tak jak już mówiłem wcześniej, jedzie do stolicy Dolnego Śląska. Wrocław, naprawdę silny ośrodek, jeśli chodzi o sporty walki, po raz kolejny udowadnia, że
szkolenie w tym klubie no stoi na najwyższym poziomie. Na pewno tak. Widzimy Dawid zadowolony, puchar w górze. Nie chce schodzić z ringu, chce jeszcze tutaj troszeczkę poprzebywać. Ale już niestety czekają następcy, następni zawodnicy. No właśnie, drodzy Państwo, czas goni. Chciałoby się powiedzieć, moglibyśmy tak jeszcze mówić, opowiadać o sportach walki długo, kilka godzin, ale przed nami już dwa ostatnie pojedynki w kategorii do... w kategorii powyżej 91 kg seniorów. Grzegorz Ciosek z klubu KO Gym Świebodzice stanie naprzeciw Mateusza Hikiego z Legionu Głogów. W Starachowicach w 2015 roku. Wspomniana przeze mnie grupa AC/DC porywała wielokrotnie publiczność na świecie. Zobaczymy, czy Mateusz Hiki porwie starachowicką publiczność. Na pewno tak. Szanowni Państwo, jeszcze słówko o pojedynkach, które stoczyli obaj fajterzy. Mianowicie Mateusz Hiki. Mateusz Hiki w pierwszej rundzie oczywiście miał wolny los, w półfinale rozprawił się z Grzegorzem Maciejewskim reprezentującym barwy Husarii Drutek Słupsk, natomiast Grzegorz Ciosek z klubu KO Gym Świebodzice w półfinale pokonał Artura Tyralskiego, klub Quest Bogdanka. Sędzia główny Krzysztof Żychliński rozpoczyna pojedynek, no i już czujemy tą wagę ciosów, moc. Lewa, poczekaj, tak. Widzimy. Odważnie Grzegorz Ciosek idzie do przodu, ale jednak doświadczenie Mateusza ogromne, nie robi to na niego najmniejszego wrażenia. Weszło kolanko, weszedł ten middle, punktuje, Mateusz punktuje spokojnie, pomimo na pewno różnicy wagi będzie chciał pokazać swoją wyższość. Drodzy Państwo, Mateusz Hiki, reprezentant klubu Legion Głogów w 2015 roku startował na gali Fighters Night Free w Kielcach. Jest zawodowym mistrzem Polski w Formule K1, członkiem kadry narodowej, pochodzi z Bytomia Odrzańskiego. Nie tak dawno rywalizował także w Mistrzostwach Polski służb mundurowych, a kickboxing trenuje od 10 lat. Idzie za ciosem. Przetrzymał, przetrzymał to Grzesiu, jeszcze za wcześnie, jeszcze jest za mało zmęczony zawodnik. KO Gym Świebodzice, ażeby mogły takie akcje wyjść Mateuszowi. Natomiast na pewno Mateusz zaznacza zdecydowanie swoją przewagę. Wspomniałeś o sukcesach, o osiągnięciach, także o doświadczeniu Grzegorza Cioska. Ja tylko przypomnę, że Grzegorz Ciosek startował z sukcesami podczas gali Muay Thai Open Poland, a także no, świetnie poradził sobie podczas Mistrzostw Polski w boksie tajskim. Wywalczył w 2015 roku złoto. Piękne kombinacje złożone w wykonaniu zawodnika z Legiona Głogów. Naprawdę może się to podobać publiczności. Oj, teraz niezamierzone oczywiście kopnięcie w krocze. Nic się nie dzieje. Myślę, że kilka sekund i Mateusz wróci do kontynuowania pojedynku. Myślę, że już jest gotowy, także sędzia pozwala na kontynuowanie tego pojedynku. Wznawia pojedynek. Piękne te kombinacje. Raz jeszcze jeden high kick. Teraz szuka tego lewego sierpowego. Mateusz Hiki. Naprawdę mile zaskakuje mnie Grzegorz Ciosek. Nie ustępuje tutaj w żaden sposób Mateuszowi Hiki. Wiele osób skreślało go, czy w ogóle wyjdzie do tego pojedynku, podjął rękawice i radzi sobie naprawdę nieźle. Ale trzeba podkreślić, że obaj obdarzeni bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Waga ciężka. Waga ciężka, ale wzrost przede wszystkim tutaj też. No i zasięg ramion może być decydującym czynnikiem o zwycięstwie w tym pojedynku. Oj, mocny high kick teraz przyjęty przez Mateusza na gardę, ale też go na pewno odczuł. Jednak te ciosy ważą, to jest moc, to jest waga ciężka. Ostatnie 10 sekund przed nami. Który z zawodników zdecyduje się na podkreślenie swojej wyższości? No, zdecydowanie poszedł Mateusz. Także wydaje mi się również, że ta runda należy do fightera reprezentującego klub z Głogowa. Grzegorz, ale pewnie zauważyłeś, że Mateusz stara się ponawiać tą samą akcję. Lewy sierpowy, prawy sierpowy i high kick na głowę.
po co zmieniać to, co działa. No właśnie, sprawdzony plan. Drodzy Państwo, przypominamy, to kategoria powyżej 91 kg seniorów. Grzegorz Ciosek, narożnik czerwony, klub KO, Gym Świebodzice i Mateusz Siki, reprezentujący barwy Legionu Głogów, narożnik niebieski. Za chwilę runda druga. Grzegorz Ciosek to oczywiście wychowanek i podopieczny Mariusza Cieślińskiego, jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w polskim kickboxingu, a w jego narożniku pod nieobecność trenera zastępuje go Jarosław Zawodni, również kolega klubowy, mający wiele sukcesów na arenie międzynarodowej i warto wspomnieć oczywiście, że mistrz Polski tegorocznych, mistrzostw Polski Oriental Rules 2016. No właśnie. Walczył wczoraj, także świetnie spisał się tutaj w miejskiej hali sportowej. No i zasłużenie sięgnął po ten tytuł. Dokładnie, bardzo dużo doświadczonych zawodników zgłosiło się tutaj na start, także na pewno podniesie to rangę imprezy i dobrze wróży na przyszłość, czyli organizację tychże właśnie mistrzostw w Strakowicach w 2017 roku. No właśnie, Grzegorz, bo gdyby skupić się tylko i wyłącznie na liczbach, to na liście startowej na początku, jeszcze kilka dni temu, było grubo ponad 130 fighterów, ta liczba zmalała do 102 z ponad 33 klubów, ale tak czy inaczej to jest no, rekordowe osiągnięcie, jeśli chodzi o Strachowice. Rekordowe, ale myślę, że Marek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Robi otwarte mistrzostwa, więc myślę, że w przyszłym roku, patrząc na nagrody, na to, jaka tu jest wspaniała atmosfera na gali finałowej, ściągnie na pewno ludzi z zagranicy. Na pewno mu w tym pomogę, tak, abyśmy mogli oglądać również pojedynki międzynarodowe. No właśnie, wracamy do tego, co dzieje się na ringu, a tam Mateusz Siki cały czas w ofensywie i teraz... Jeszcze low kick w wykonaniu reprezentanta Legionu Głogów. A i teraz weszł ten middle, ale naprawdę pomimo tak ciężkich kopnięć, jakie swoją osobą prezentuje Mateusz Siki, Grzegorz stoi, nie robi sobie nic z tych kopnięć. Mało tego, próbuje trafić teraz Mateusza i mu się to udało. No to może być runda dla reprezentanta klubu KO Gym Świebodzice. Coraz cięższy oddech z jednej i z drugiej strony, ale niech mi Państwo uwierzą, jest to niezmiernie wielki wysiłek. Naprawdę Grzegorz pięknie przyjmuje. On sobie nic nie robi z tych kopnięć, które dochodzą na udo. No a trenerzy Mateusza Kikiego cały czas zwracają uwagę na to, aby wywierał większą presję na swoim rywalu. Tak, oni wiedzą, co się święci. Mateusz naprawdę robi wszystko, co w jego mocy, żeby tutaj unieszkodliwić Grzegorza, ale Grzegorz niesamowicie wysoko powiesił poprzeczkę dla Mateusza Kikiego. No jest komenda break. Widzimy, czekają zawodnicy, nikt nie chce popełnić błędu. Tak, szuka chyba tego ciosu decydującego. Brakło Mateusz. Tego teraz weszło, kopnięcie Grzesia na korpus Mateusza. No i odpowiedź Grzegorza Cioska. Naprawdę, drodzy Państwo, waga ciężka, pojedynek w niesamowitym tempie prowadzony. To się może podobać, Grzegorz, co on wyprawia? Naprawdę pod wrażeniem jestem tego fajtera. Wyczuł swoje 5 minut, wyczuł to, że Mateusz osłabł sił. Idzie do przodu, nie boi się, naprawdę wielki szacunek. Myślę, że tutaj sędziowie będą mieli twardy orzech do zgryzienia. No ale powinien Grzegorz ponowić tę akcję, nie powinien zatrzymywać się, tylko dalej iść za ciosem, jeśli chce myśleć o zwycięstwie w tym pojedynku. Pięknie technicznie kopie Mateusz Siki, ale Grzesiu stoi, nic sobie z tego nie robi. Naprawdę niesamowicie szybki, jak na wagę po ciężką pojedynek. O, królewska kategoria. Panowie, naprawdę dobrze to wygląda. Runda decydująca przed nami. Szanowni Państwo, a ta walka jest przedostatnią podczas dzisiejszej gali Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule Oriental Rules. Pozostanie nam jeszcze jeden pojedynek w kategorii do 63,5 kg juniorów. Ernest Kisiel, klub sportowy Dragon Strachowice i Adam Curyło, KGHM Metrako Armia Polkowice. To przed nami. Myślę, że dla Ernesta też. Wiesz, duża część publiczności zgromadziła się tutaj na hali, by kibicować swojemu, że tak powiem, ziomkowi. Myślę, że są to nie tylko rodzina i przyjaciele, ale również płeć piękna, która na pewno kibicuje słynnemu zawodnikowi z Dragona Strachowice. No właśnie, będzie jeszcze czas, aby opowiedzieć o tych sukcesach Ernesta, ale musimy wracać do tego, co dzieje się w
tym momencie na ringu. Narożnik czerwony, Grzegorz Ciosek, narożnik niebieski Mateusz Siki. I sędzia Żychliński zaczyna ten pojedynek. Drodzy Państwo, no Grzesiu trafia, punktuje, Mateusz kopie w powietrze, teraz doszło kilka mocnych ciosów. Naprawdę bardzo dobry pojedynek. Zamyka w tym momencie Grzegorz Mateusza w narożniku. Widać tutaj przewagę siły fizycznej. No ja myślę, że śmiało możemy tą walkę okrzyknąć jako jedną z najlepszych podczas tej dzisiejszej gali. Tak, to na pewno może się podobać. Królewska kategoria wagowa. Toczona naprawdę w niesamowicie szybkim tempie. Dobre kombinacje, kopnięcia, mało klinczu. Także naprawdę pojedynek na najwyższym poziomie. Aj, pięknie, no teraz trafił hajnikiem. Przyjmuje bardzo sprytnie, Grzesiu tutaj klinczuje w tym momencie. Wyszły moment, kiedy przerwa akcję. Łapie powietrze. Tu próbował uderzenia backfist Mateusz, ale zatrzymał rękę. Grzegorz to widział, więc nie tracił sił zawodnik Legionu Głogów. Teraz pięknym, prostym. Jest kolano na korpus. Naprawdę, jak ten Mateusz to wytrzymuje. Ale musi uważać, musi cały czas być Mateusz czujny, bo tutaj jeden cios może okazać się zbyt niebezpieczny dla reprezentanta Legionu Głogów. Słyszymy trener obydwu narożników, ostatnie wskazówki. No i trzymają obaj. Sędzia wkroczył do akcji, także była komenda stop. Piękny low kick przyjęty, tak jak mówię. Nie da się tutaj zciąć tego drzewa w postaci Grześka. No i Mateusz upadł. To nie było po ciosie, wydaje oczywiście mi się, potknął się, także nie ma liczenia. Decyzja sędziego jak najbardziej prawidłowa. I wracamy do pojedynku. Drodzy Państwo, trzecia runda. Jeden i drugi naprawdę szybkość nienaganna. Ale nie widać przede wszystkim po nich zmęczenia. Także myślę, że spokojnie mogliby jeszcze przynajmniej dwie rundy przeboksować. Zatrzymał teraz. Drodzy Państwo, naprawdę coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Widzimy, jak te losy tego pojedynku się zmieniły. Piękny unik Grzegorza. Mateusz niesamowicie zmęczony. Ostatnie 10 sekund. Który bardziej zaakcentuje końcówkę tej rundy? Kto będzie lepszy? Naprawdę wielki szacunek dla jednego i drugiego. I czas. Koniec. Oj, drodzy Państwo, dobiegła końca walka w kategorii powyżej 91 kg seniorów w formule Oriental Rules. Wielkie brawa dla Grzegorza Cioska z klubu KO Dziwisie Wodzice i Mateusza Hikiego z Legionu Głogów. Obaj zadowoleni, obaj myślę, że mają w głowie zwycięstwo, no ale triumfator musi być tylko jeden. Za chwilę przekonamy się, do którego z tych fighterów, z tych gladiatorów trafi tytuł mistrza Polski. Ja nie wiem, co pokaże Ernest Jada w następnej walce, przepraszam, ale ta walka na pewno mogła się podobać. Się podobać i na pewno jest znakomitym podsumowaniem tej gali. Widzimy jeszcze Grzesiu, ma siły, zatańczył na ringu. Naprawdę, wielki szacun. Publiczność doceniła to oczywiście brawami. No i zobaczymy za chwilę. Bardzo jestem ciekaw. Kto sięgnie po tytuł mistrza Polski? Tego się można było spodziewać? No właśnie. Sędziowie mieli twardy orzech do zgryzienia. Grzegorz Ciosek. Powtórzył sukces tamtego roku. Pokonał, no chyba w wielu, że tak powiem, moich przedmówcach powiedziało to, faworyta. Niespodzianka, nie wiem, naprawdę dobra postawa tego zawodnika. Oczywiście jak najbardziej udany powrót do ringu Mateusza Hikiego. Bardzo dobry pojedynek. Naprawdę rewelacyjnie zaprezentował się Grzegorz. Wydaje mi się, że zasłużył na ten tytuł.
Także, drodzy Państwo, mamy naprawdę wielkie emocje, które są tutaj na hali w Starechowicach. No, ja myślę, że grudzień już chyba na stałe wpisze się w pamięć Grzegorza Cioska, bo rzeczywiście tutaj grudzień oczywiście i Starechowice, bo po raz kolejny sięga po trofeum ten zawodnik. Otrzymuje wielkie brawa i gratulacje od pana Krzysztofa Kapronia i pana Krystiana Sadzy, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tak jest. Natomiast walka naprawdę na najwyższym poziomie i najcięższym. Także mogła się podobać. Mam nadzieję, że kropkę nad i postawi Ernest Kisiel, ulubieniec tutejszej publiczności i kolega Adam Curyło, reprezentujący KGHM Armię Polkowice. No właśnie, poprzeczka wisi wysoko, trzeba przyznać, bo Grzegorz Ciosek i Mateusz Hiki postawili naprawdę na ofensywę, na wymianę ciosów. To mogło się podobać publiczności, która doceniła rzeczywiście obu fajterów brawami. Tak. Nie chcą chyba opuszczać ringu, chcieliby jeszcze tutaj zostać razem z nami troszkę dłużej. Naprawdę. Szacunek dla siebie, szacunek dla sędziów. Naprawdę myślę, że Mariusz Cieśliński pewnie gdzieś tam przed odbiornikiem telewizyjnym śledził tą walkę i jest bardzo zadowolony z wyniku swojego podopiecznego. No i drodzy Państwo, pozostał ostatni akord. Ta wisienka na torcie gali finału w Mistrzostw Polski w kickboxingu Formule Oriental Rules, kategoria do 63,5 kg juniorów. Ernest Kisiel, Klub Sportowy Dragon Starachowice kontra Adam Curyło, KGHM Metrako Armia Polkowice. Oni za chwilę zameldują się między linami. Drodzy Państwo, Ernest Kisiel to złoty medalista Mistrzostw Polski w Formule Oriental Rules. Ten tytuł wywalczył przed rokiem, ma za sobą debiut na zawodowym ringu w roku 2016. Jest także zdobywcą Pucharu Polski. Po tytuł ten sięgnął kilka tygodni temu w Dwikozach. Okazał się wówczas najlepszym zawodnikiem Pucharu Polski. Jest także uczestnikiem Mistrzostw Świata 2016. Walczył w irlandzkim Dublinie. Startował w kategorii do 63,5 kg w formule Kicklight. Ma na swoim koncie także tytuł Mistrza Polski Juniorów w Kicklightie, wywalczony w Kartuzach rok wcześniej. Już sekundy dzielą nas od rozpoczęcia tego starcia. Sędzią ringowym tego pojedynku Tomasz Bałdyga. Słyszymy, jak zmaga się doping. No tutaj myślę, Ernest będzie chciał pokazać swój kunszt mistrzowski i zaprezentować się z jak najlepszej strony. Jest gotowy, także silnik już się grzeje. Widzimy dość sporą przewagę w zasięgu i wzrostu przeciwnika Ernesta. Myślę, że tutaj trener Bartosz dał wskazówki zawodnikowi, jak trzymać i prowadzić walkę w dystansie tak, ażeby Ernest nie mógł mu zaszkodzić. I zaczynamy. Walka wieczoru. Ernest Kisiel, Adam Curyło. Ernest Kisiel, narożnik czerwony, Adam Curyło. Oczywiście narożnik niebieski. Ernest ruszył. Dobra ta kombinacja. Tak, widać zdecydowanie większy luz ze strony Ernesta. Kombinacje. A na razie dobrze to wygląda, jeśli chodzi o zawodnika starachowickiego Dragona. Przyjęcie na gardę. Doszedł middle. Jeszcze jeden middle kick. Weszedł, już odczuł. Widzimy grymas na twarzy Adama Curyło. Bolesne, takie nieprzyjemne ciosy na korpus odcinający tlen. Dokładnie, wątroba robi swoje. To cios nie podpowiada tutaj narożnik Adama Curyło. Presja, presja, ale zadanie przed Adamem niełatwe. Jeszcze jeden lewy sierpowy w wykonaniu podopiecznego trenera Marka Jasickiego. Zamknięty w narożniku. Adaś dał radę wyjść z opresji. Schodzi, ucieka teraz z linii ciosów Ernest. Tak, próbuje zmieniać pozycję. Niezwykły luz, wyczucie dystansu. A i teraz był niebezpieczny Łokieć, taki z wyskoku od góry i ponowienie akcji. No jednak nie zawodzi, nie zawodzi. Ernest pokazuje swoją wyższość. To jest hak teraz. Narożniku. Na brodę. Pracuje łokciami. Adama Curyło. Pracuje w klinczu. Odrobił lekcję, odrobił lekcję. Naprawdę niesamowite przygotowanie zawodnika Dragona Strachowice.
w skali szkolnej od 1 do 6? Na razie? Nie wypowiadam. Chodzi. No już po ciosie ten low kick w wykonaniu Adama Curyła, ale wracają obaj fajterzy do swoich narożników. Narożnik czerwony, Ernest Kisiel, klub sportowy Dragon Starachowice i narożnik niebieski Adam Curyło, KGHM, Metrako, Armia Polkowice. Ale Ernest nie jest zmęczony, widać, że spokojnie oddycha, jest skupiony, łyk wody. Myślę, że w tym momencie w głowie zawodnika ze Starachowic kombinacje, które będzie stosował w drugiej rundzie, zakończyli. Tak, drodzy państwo. No i drodzy państwo, trener Adama Curyło zdecydował się poddać swojego zawodnika. Wiecie, to się święci tak naprawdę. Szkoda. Mogliśmy jeszcze popatrzeć na te niesamowite akcje. Ale cóż, taki sport, tak sobie to zawodnicy wypracowali. Na pewno bardzo zadowolony z siebie Ernest Kisiel zdobywa tytuł mistrza Polski w formule Oriental Rules. No chyba sam się nie spodziewał, że ta walka zakończyć się może tak szybko. No i drodzy państwo, kategoria 63,5 kg juniorów ma swojego triumfatora. Ernest Kisiel, reprezentujący barwy starachowickiego Dragona. Sięga po złoty medal, srebro i tym samym drugi stopień podium trafia do Adama Curyło, KGHM Metrako, Armia Polkowice. Ernest wyraźnie zadowolony, niezmęczony, także na pewno szczęśliwy. Na pewno szczęśliwy, podobnie zresztą jak trener Marek Jasiński. No widziałem twarz Marka Jasińskiego tutaj kilkukrotnie. Uśmiech musi zagościć, jego podopieczni, jego zawodnicy walczyli podczas tej gali finałowej Mistrzostw Polski. Nie mogło być inaczej. Każdy z nich duży sukces zakończył zawodników walki na swoim korzyść. Duży sukces zawodników starachowickiego Dragona, duży sukces Marka Jasińskiego jako organizatora. Gala na pewno na najwyższym światowym poziomie. Nic dodać, nic ująć. Do zobaczenia za rok, na pewno w tym miejscu. Drodzy państwo, no nie żegnamy się jeszcze z widzami telewizji Fightime. Fightime.pl, przed nami studio, tam goście, nasi eksperci, komentatorzy, fachowcy, będą wywiady, będą relacje oczywiście z tych dwudniowych Mistrzostw Polski w kickboxingu formule Oriental Rules. Witamy ponownie w Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Jana Pawła II w Starachowicach. Dobiegła końca gala finałowa Mistrzostw Polski w kickboxingu formule Oriental Rules. Z nami zacni goście po mojej prawej stronie, prezydent Starachowic, pan Marek Materek, witam serdecznie. Witam. A po mojej lewej stronie świeżo upieczony mistrz Polski w kickboxingu formuła Oriental Rules, kategoria do 63,5 kg, Ernest Kisiel, Dragon Starachowice. Dobry wieczór. Może najpierw na początek pytanie do pana prezydenta. Wiemy, jak dużo potrzeba było sił, energii, czasu, żeby zaangażować się w przygotowanie takiego przedsięwzięcia. Starachowice po raz drugi w historii udowodniły, że rzeczywiście warto, aby taka impreza jak Mistrzostwa Polski gościły tutaj, w Grodzie nad Kamieniem. Cieszę się, że to jest pana ocena, dlatego że Marek Jasiński i jego drużyna, ale też wszyscy, którzy byli zaangażowani w zorganizowanie tych zawodów, zasłużyli na to, żeby im podziękować i serdecznie im dziękuję za to. No właśnie, warto podkreślić rolę Urzędu Miasta, bo wiele osób nie tylko z magistratu, ale także ze Starachowickiego Centrum Kultury zaangażowanych było w pomoc przy organizacji, przy przygotowaniu tej gali. Jak również Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, miejskich spółek i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się, że efekt końcowy był taki, jaki być powinien, czyli że mieszkańcy i wszyscy, którzy przyjechali na dzisiejsze zawody, wychodzili szczęśliwi. No właśnie, panie prezydencie, śledził pan tą galę finałową, ostatni pojedynek Ernesta, naszego tutaj dzisiejszego gościa, ale też wiele emocji dostarczyły poprzednie starcia, poprzednie walki. Dawid Kasperski, człowiek, który wywodzi się stąd, ze Starachowic, spisał się świetnie w ringu, także publiczność doceniła jego występ wielkimi brawami. Cieszę się, że Dawid wystąpił w rodzinnym mieście, cieszę się, że zdobył złoto, cieszę się z sukcesów naszych zawodników z Dragona Starachowice. Oni pokazują, że to, co robi Marek Jasiński, ma sens i pokazują, że potrafią walczyć, potrafią zwyciężać. Panie prezydencie, Dragon Starachowice i Urząd Miasta to wierni partnerzy. W ubiegłym roku, tak jak już wspominałem, Mistrzostwa Polski odbyły się i odbiły się przede wszystkim głośnym echem w środowisku sportu walki. Myślę, że będzie podobnie w tym roku, a jak będzie za 12 miesięcy? Mam taką nadzieję, jak mówiłem w ubiegłym roku, że za rok się zapewne spotkamy, tak się stało, że również możemy powiedzieć, że na kolejnych zawodach organizowanych przez Marka Jasińskiego będziemy mogli państwa gościć w przyszłym roku.
Ernest Kisiel, możemy śmiało już powoli podsumowywać te mistrzostwa dla Ciebie, jakże udane. Złoty medal, kończysz te zawody z tytułem mistrza Polski, jak najbardziej zasłużony. Tak, jestem bardzo zadowolony, że doszło do tej walki. Niestety jest to końcówka roku i nie było, że tak powiem, nieskromnie powiem, konkurencji dla mnie. Chłopaki przyjechali tutaj na swój debiut, akurat w mojej kategorii wagowej, i po prostu bali się ze mną wyjść, także wielki szacunek dla mojego przeciwnika, że się zdecydował, że jego trener pozwolił na tą walkę, krótką, ale mimo wszystko doszło do skutku, nie zawiodłem swoich fanów, swojej rodziny. Ernest, była presja w wyniku oczekiwań, bo kibice, publiczność rzeczywiście przyszła nie tylko na walkę Dawida, ale też na Twoją czy Adriana Guni na przykład. Presja była jednak bardzo mała, bo przede wszystkim robię to dla siebie, a to, że mogłem się pokazać z dobrej strony na tle tego, co kocham, podczas czynności, która mnie pasjonuje, to było super przeżycie. To przeżyłam któryś raz, bo to już kolejny rok. Pan prezydent zezwolił na urządzenie u nas takiej imprezy. TR jak zwykle stanął na wysokości zadania i zrobił, myślę, super spektakl. Ernest, spodziewałeś się, że ten pojedynek tak szybko zakończysz? Pierwsza runda RSC? Nie. To było dogadywane z trenerem, że jeśli będziemy walczyć, no to nie będę tego robił na pełen kontakt. Znaczy, chodzi mi o to, że nie będę dążył do nokautu. Chciałem, żeby moi kibice zobaczyli ładną walkę, techniczną przede wszystkim i ładną, czystą. Drodzy Państwo, tak więc dziękujemy panu prezydentowi. Był z nami pan Marek Materek i Ernest Kisiel, świeżo upieczony mistrz Polski juniorów w kategorii wagowej do 63,5 kg. Za chwilę spotykamy się z Państwem ponownie. Drodzy Państwo, ponownie jesteśmy w studio po wielkiej gali finałów Mistrzostw Polski w kickboxingu formule Oriental Rules seniorów i juniorów, a także Mistrzostwach Polski w kicklajcie weteranów. Z nami kolejni goście, Adam Gielata, reprezentant UKS-u. Pan Czerwocław, witam serdecznie. Witam wszystkich. No i postać doskonale znana w środowisku sportu walki, Dawid Kasperski, również UKS. Pan Czerwocław. Witam. Adam, pytanie pierwsze do Ciebie w kategorii 71 kg seniorów. Zwycięstwo zasłużone, rywal Szymon Salach. Ta walka na pewno mogła się podobać. Powiedz, co było czynnikiem decydującym, co było kluczem do tego, aby sięgnąć po ten tytuł, po złoty medal? Myślę, że po pierwsze ta walka mogła się podobać z tego tytułu, że ludzie zobaczyli trochę niestety ulicznej bójki, ponieważ mój rywal rzucił się na mnie i po prostu musiałem to kontrolować w jakiś sposób. A jeśli chodzi o to, co zaważyło, to ten high kick, po którym przeciwnik poleciał na deski. Po prostu zauważyłem, że pcha się głową, leci, jest to takie chuligańskie właśnie, dlatego postanowiłem zakończyć to wysokim kopnięciem, tak jak i wczoraj to zrobiłem. Jak to jest, tak jak to się robi w klubie, tak potem to wychodzi na walce, tak? Trener Janusz Janowski tam żył cały czas w narożniku, bo śledziliśmy ten pojedynek, tą walkę z Grzegorzem Wrześniem i co chwila pokrzykiwał, żył. Denerwował się pewnie, jakim rezultatem zakończy się ten pojedynek, no ale ostatecznie zwycięstwo przechyliło się na Twoją stronę. No oczywiście tak, z całym szacunkiem do mojego przeciwnika, no to pozostawiam sobie poprzeczkę wysoko i po prostu coś takiego jak zwycięstwo tutaj na Oriental Rules było dla mnie sprawą może nie tyle co oczywistą, co po prostu kluczowe jest to w rozwoju mojej kariery, żebym po prostu wygrywał takie turnieje, tak? To jest doświadczenie. Więc po prostu byłem pewien swego i mimo całego tego huraganu ciosów wiedziałem, że robię swoje. Powiedz mi, ten złoty medal mistrzostw Polski, jakimi kategoriami będziesz traktował? Jakie miejsce będzie zajmował na tej twojej półce dosyć bogatych osiągnięć sukcesów? To znaczy, była to jakaś moja 50. walka około i to jest już takie spełnienie tego pierwszego roku w seniorach. Także myślę, że zajmie wysokie miejsce, ponieważ jestem już też bardziej doświadczonym zawodnikiem i coraz lepiej czuję się w ringu. Po prostu wszystko idzie jak należy i po prostu trzeba to dalej kontynuować. Drodzy Państwo, wspomniałem już tutaj postać po mojej lewej stronie. Dawid Kasperski, człowiek wielokrotnie utytułowany na krajowej arenie,
triumfator wielu także międzynarodowych zawodów. Dawid, napisałeś kilka dni temu na popularnym portalu społecznościowym na Facebooku, że wracasz do domu, welcome to my home. Rzeczywiście ten powrót okazał się udany. Tak, tak. Przywitałem moich przeciwników u mnie w domu. Nie chodzi o tą jakąś tam sportową złość, po prostu bardzo mnie to cieszyło, że wyszła taka sytuacja, że zdarzyło mi się po raz kolejny zawalczyć przed swoją starachowicką publicznością, ponieważ w zeszłym tygodniu miałem stoczyć zawodowy pojedynek, do którego finalnie nie doszło. Chciałem tą formę gdzieś wykorzystać, ponieważ trenują po to, aby walczyć, żeby się sprawdzać. No i akurat wyszła ta sytuacja, te koleje losu złożyły się też na to, że dzisiaj zdobyłem 20 tytuł mistrza Polski u nas w mieście, w moim rodzinnych Starachowicach. Dawid, wyjątkowy jubileusz, będzie czas pewnie na świętowanie, na trochę odpoczynku, bo ten rok 2016 powoli już będzie można zamykać taką klamrą fajną, ciekawą, dla Ciebie udany. Zaczęło się od gal zawodowych, no kończysz na tym tytule mistrza kraju. Tak, to był bardzo przepracowany rok, ponieważ zdobyłem 3 tytuły mistrza kraju i po drodze, przy okazji, wystartowałem w Pucharze Świata po raz trzeci, który zdobyłem po raz trzeci. Zdobyłem tytuł mistrza Europy, zawalczyłem dwukrotnie na zawodowych galach i dwukrotnie zwyciężyłem. I to wszystko rozpoczęło się od kwietnia, także bardzo krótkie przerwy były pomiędzy startami. Miałem już toczyć walki zawodowe bodajże w lutym i w marcu. Finalnie do nich nie dochodziło. Także od samego początku byłem na coś się przygotowałem, nawet jeżeli nie dochodziło do tych wydarzeń. Cały czas, przez cały rok pracowaliśmy bardzo ciężko. Cały rok, nawet wakacje, ponieważ walczyłem pod koniec lipca w prestiżowej gali Super Combat po raz kolejny, gdzie zwyciężyłem. Także non-stop coś się działo. Niestety tylko 2 razy zawodowo. W tym roku udało mi się stanąć na zawodowym ringu, ponieważ, tak jak powiedziałem, na początku roku miałem jakieś propozycje, które finalnie doszły do skutku, nie z mojej przyczyny. A później tak naprawdę nie było tych ofert, być może, także startowałem gdzie się da. Czyli na amatorskich imprezach, które mimo wszystko bardzo dużo dają, ponieważ jest to możliwość przepracowania pewnych rzeczy, aby później na zawodowych ringach stoczyć jeszcze lepsze pojedynki. Także jestem cierpliwy, będę miał coraz więcej tych walk zawodowych, jestem o tym przekonany, w coraz większych światowych organizacjach. Poziom, myślę, że już dorastałem, już dawno temu dorosłem do poziomu światowego, największych organizacji, tylko teraz po prostu muszę się przebić w jakiś sposób. Dawid, ten pojedynek w kategorii do 86 kg, Twoim rywalem był Mateusz Rędowicz z Palestry, Warszawa. Spodziewałeś się takiego rozstrzygnięcia, właściwie takiego scenariusza tego pojedynku, bo widać było, że szukasz tego decydującego ciosu. Lewy sierpowy, prawy sierpowy i hajki, który miał wylądować na głowie przeciwnika. Nie szukałem żadnego decydującego ciosu, przepraszam. Trener studził moje zapędy, ponieważ miałem określone zadanie, które musiałem realizować na ten pojedynek. Z pewnością planem nie było kończyć walki w pierwszej rundzie ani w drugiej, dla nas przedwcześnie, ponieważ, tak jak powiedziałem, mieliśmy określone zadanie, dzięki czemu mogłem w jakiś sposób lepiej przepracować to, co się działo. I podobnie jak wczoraj, ten knockout sam przyszedł. Nie nastawiałem się za wszelką cenę na kończenie przed czasem. Zrobiłem to, to było konsekwencją tego, co się działo w poprzednich 2 rundach i finalnie tak się zakończyło. Nie było zamiarem kończyć przed czasem, tylko realizować pewien plan, ponieważ była to kolejna amatorska impreza i dało mi to możliwość jakiegoś rozwoju, obycia się. Dawid, jak będzie wyglądał 2017 rok, jeśli chodzi o Twoje starty? Zapytam też o to samo za chwilę Adama. Na następny rok. Na pewno pewny jest mój udział w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich World Games, które się odbędą we Wrocławiu w lipcu i to jest pewne. A co do reszty, na ten moment nic konkretnego nie mam w planach. Zamierzam iść po Glory, największą na świecie organizację Glory. W jakiś sposób może się to udać. Potrzebuję jakiegoś sposobu, żeby o mnie usłyszeli, żeby do nich dotrzeć i to jest mój plan. Adam, jeśli chodzi o Ciebie, trener Janusz Janowski szykuje jakiś zawodowy pojedynek, czy na razie skupiasz się jeszcze na tej formie rywalizacji amatorskiej przede wszystkim? Myślę, że będzie wyglądać to tak jak teraz, dotychczas będziemy startować na tych imprezach amatorskich, żeby się dalej rozwijać, bo to są ciężkie imprezy, ciężkie wyzwania, czasami sportowe, często. I myślę, że pojadę na jakieś także zagraniczne imprezy amatorskie z kadrą Polski.
A jeśli chodzi o amatorskie pojedynki, to nigdy nic nie wiadomo, ale jak najbardziej chcę już walczyć z coraz bardziej utytułowanymi przeciwnikami. Mam już 20 lat i myślę, że świat stoi otworem, więc czemu nie? Ze Starachowic wracacie w bardzo dobrych nastrojach, bo nie tylko ty, nie tylko Dawid, ale także wielu innych fighterów tutaj sięgnęło po medale Mistrzostw Polski, także Starachowice pewnie będą się kojarzyć jako takie pozytywne miejsce na mapie sportu walki. Oczywiście tak. Ja chciałem jeszcze pozdrowić mamę Dawida, która robi naprawdę pyszną jajecznicę i musiałem to powiedzieć. A jeśli chodzi o całą tą otoczkę, to czułem się tutaj po prostu jak na bardzo miłym wyjeździe. Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Okej, dziękujemy serdecznie. Tak więc z nami był Adam Gielata, złoty medalista kategorii do 71 kg w formule Oriental Rules seniorów i Dawid Kasperski, kategoria 86 kg, również seniorów, również złoty medalista. Drodzy Państwo, jesteśmy ponownie w naszym studio po gali finałowej Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule Oriental Rules seniorów i juniorów, a także Mistrzostw Polski w kicklajcie weteranów. Z nami ponownie trener Marek Jasiński. Witam ponownie. Ja witam wszystkich serdecznie. Głos powoli zdarty, ale uśmiech widzę na twarzy, także można być zadowolonym, można się cieszyć z nie tylko osiągnięć sportowych, ale przede wszystkim organizacyjnych, z tej gali i z całych mistrzostw. Poprzeczkę postawiliśmy sobie wysoko i myślę, że cel osiągnęliśmy. Teraz trzeba myśleć o następnych zawodach w następnym roku. I myślę, że postaramy się zrobić jeszcze lepsze. Panie Marku, tak podsumujmy poszczególne występy naszych reprezentantów. Adrian Gunia, kategoria wagowa do 57 kg, złoty medal. Tutaj chyba nie mogło być innego scenariusza. Znaczy zawsze może być, to są sporty walki, ale Adrian bardzo ciężko pracował i wiem, na co go stać. I to jest zawodnik, który realizuje założenia, które mamy wcześniej i właśnie zrealizował. Miał kończyć przed czasem, obydwie walki skończył w pierwszej rundzie. Robert Siebyła wygrał w kategorii do 60 kg juniorów. Tutaj zwycięstwo 2-1. Nie było takie do końca przekonujące, ale jednak sędziowie musieli wybrać kogoś, kto sięgnie po ten tytuł. Robert na pewno musi być z takiego rozstrzygnięcia zadowolony. Walka była bardzo wyrównana, ciężka, no ale Robertowi się udało i myślę, że to zwycięstwo jest zupełnie zasłużone. Mieliśmy tutaj kilka chwil temu okazję gościć Ernesta Kiśla, ta wisienka na torcie, creme de la creme dzisiejszej gali finałowej Mistrzostw Polski. Złoty medal w takich okolicznościach i w takim scenariuszu na pewno też musi budzić respekt u przeciwników, u rywali. Ernest jest już bardzo doświadczonym zawodnikiem, więc wielu zawodników nie chce po prostu z nim walczyć. Mieliśmy problem, bo już od następnego roku tego problemu nie będzie, bo przechodzi do seniorów, więc będzie teraz pracował przez jakiś okres czasu, aby sobie właśnie wśród seniorów jakby wypracować tą wysoką pozycję. No właśnie, warto też wspomnieć o kolejnych sukcesach. Dzisiaj nie mieliśmy okazji podczas tej gali finałowej obserwować Filipa Zawłockiego i Karola Momerskiego. Obaj wywalczyli medale. Filip złoto w kategorii do 81 kg. Karol Momerski chłopak, który idzie taką pewną ścieżką, trenuje od niedawna w sumie sporty walki, ale widać, że z miesiąca na miesiąc robi postępy. Walka, mimo to, że przegrał Karol, ale walczył z Mikołajem. Mikołaj bardzo doświadczony zawodnik z bardzo dużą ilością walk i ta walka była naprawdę bardzo ciekawa, bardzo pasjonująca i bardzo twarda. Stało się tak, jak stało, że jedno z kolan Mikołaja trafiło w nos Karola, który został przez Mikołaja złamany, ale nieustępliwość, hart ducha i chęć walki po stronie Karola. Jestem pod wrażeniem. Filip Zawłocki, fighter, który w tym roku w Dublinie sięgnął po złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów, też zrobił wszystko, żeby tutaj wygrać przed własną publicznością. No szkoda, że nie udało się akurat w programie przygotować te jego walki, ale kibice, którzy przyszli wcześniej, mogli śledzić, mogli obserwować jego poczynania. Filip ma swoją już jakby renomę, którą coraz bardziej potwierdza. Ostatnie pytanie odnośnie sukcesów tegorocznych waszego klubu i planów na rok następny. Gala Mistrzostw Polski i krajowy czempionat, tak jak już tutaj rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tych dzisiejszych zawodów, pewnie stanie się faktem, pewnie ponownie Starachowice uzyskają prawo do organizacji tych zawodów, ale co pod względem sportowym? Przede wszystkim tydzień, dwa odpoczynku i zaczynamy znów ciężko pracować. Patrząc na kalendarz na 2017, tych zawodów jest bardzo dużo,
a my w skali roku startujemy w dużych imprezach, więc czeka nas ciężka praca. Dzisiaj też warto podkreślić przyszłość, jeśli chodzi o młode dziewczyny. Alicja Siebyła, Dominika Czernikiewicz. One tutaj nie miały okazji występować, tak samo jak Ola Surus, ale myślę, że w przyszłym roku, za 12 miesięcy, Ala Siebyła, zwłaszcza kiedy skończy się już ten wiek kadetki i będzie mogła rywalizować wśród juniorek, pokaże też, na co ją stać, bo to też jest dziewczyna, która w ostatnich miesiącach zrobiła spory progres. Tak, to jest, myślę, będzie, przejdzie jakby do historii klubu, bo już w tej chwili sięga po wszystkie prawie tytuły. Nie udało jej się na Mistrzostwach Świata, oglądając tę walkę bardzo wyrównana, ale myślę, że to była jedna z niewielu przegranych w historii Ali i w tym, co się będzie działo. To jest dziewczyna, która ciężko pracuje i po prostu ma do tego mega talent. Dziękujemy, drodzy Państwo. Był wraz ze mną trener Marek Jasiński.